Dzień dobry, z tej strony Maciej. Chciałbym Was serdecznie zaprosić na taki troszeczkę nietypowy materiał. Jest to nagranie z takiej sesji efektywnej nauki, jaką odbyłem z Karoliną Świtnicką. Karolina jakiś czas temu odkryła mnie na platformie Spotify i zainteresowała się mnemotechnikami. No i jest właśnie taką osobą początkującą, która chciała nabyć więcej doświadczenia, więcej praktyki, więc zaczęła zadawać pytania, a jak robić to, a jak robić to, a jak wyobrażać sobie skojarzenia, a jak sobie umieszczać lokacje w tych pałacach pamięci. No i uznałem, że jest to tyle takich pytań, które gdzieś tam zazębiają się z tymi pytaniami typowego początkującego, że zaproponowałem Karolinie nagranie takiej wspólnej sesji, jak się właśnie uczymy metodą Pałacu Pamięci, a przy okazji też takimi metodami uzupełniającymi, jak na przykład streszczanie materiału, zaprzyjaźnianie się z materiałem, takie pierwotne, egzaminowanie się, metoda nauczyciela i tego typu rzeczy. Jest to coś takiego, co myślę może dać Ci obraz, jak właśnie uczyć się przy pomocy mnemotechnik. Chciałbym, żebyś zauważył właśnie, co można robić, żeby wspierać Pałac Pamięci, co można robić, żeby lepiej z niego korzystać, jak można układać te skojarzenia na początku Twojej drogi. I polecam Ci ten materiał głównie w wypadku, gdy faktycznie jesteś zainteresowany lub zainteresowany korzystaniem z tego typu narzędzi do uczenia się. Jak chcesz poprawić swoją naukę, to faktycznie myślę, że jest to materiał dla Ciebie. No z góry uprzedzam, że trwa to ponad 2 godziny. Troszeczkę tam sobie posiedzieliśmy. Takie typowe sesje zwykle, jakie miewałem w przeszłości z osobami, które były zainteresowane tego typu rzeczami, wynosiły właśnie tak około 90 minut, ale tu mówię, na potrzeby nagrania możemy trochę przedłużyć. Dajmy więcej wartości, dajmy więcej ciekawych rzeczy. Jest to taki materiał bardziej surowy, mało z tego było obrabiane, mało z tego było wycinane, więc starałem się oddać autentyczne spotkanie, jakie z Karoliną na Skype mieliśmy. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Pamiętaj, że jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to jestem do Twojej dyspozycji. Jeżeli jesteś zainteresowany lub zainteresowana tego typu nauką, tego typu rzeczami, to możesz oczywiście wysłać mi maila. Dane kontaktowe znajdziesz albo w opisie podcastu, albo w opisie moich filmów na YouTubie. Możesz też wejść na naszą grupę facebookową Dobra Pamięć Crew i tam również jesteśmy w kontakcie, czy to ze mną, czy to z innymi grupowiczami. Jak najbardziej jesteśmy do dyspozycji. Jeśli masz jakieś ciekawe pytania, ciekawe propozycje, zapraszam. W takim razie pozostaje mi tylko życzyć Ci udanego słuchania. Mam nadzieję, że dużo z tego wyniesiesz i wdrożysz w swoje nawyki uczenia się. No i może dzięki temu trochę zwiększysz swoją otwartość na mnemotechniki i zobaczysz, że można, że nawet osoby początkujące mogą już tworzyć fajne pałace. Mam taką nadzieję, tego Ci życzę. Taka była intencja, gdy nagrywaliśmy z Karoliną ten materiał. Zapraszam. Dobra pamięć. Czego ja będę, Karolino, potrzebował od Ciebie, to skupienie na tym, co się dzieje na ekranie. Żebyś starała się po prostu być tu i teraz, żebyś postarała się nie angażować myślowo w to, co się będzie działo jutro, czy to, co się działo wczoraj, czy to, co będziesz miała na obiad. Wszelkie takie myśli staramy się eliminować, a gdy zauważysz, że jest ich jakaś duża ilość, to po prostu mi zgłaszaj, mów, ej, chyba się nie skupiłam, czy możesz powtórzyć. I chciałbym też, żebyś pamiętała, że to nasze dzisiejsze spotkanie nie ma polegać na tym, że ty wszystko będziesz pięknie zapamiętywała i będzie rewelacja i po prostu będziesz tos i będziesz najlepsza. Chodzi o to, żebyśmy fajnie spędzili ten czas i jeżeli coś się stanie, na przykład coś ci wypadnie z tej pamięci, czegoś zapomnisz, że stresujesz się, nie ma najmniejszego problemu. To jest zupełnie normalne. Chodzi nam o to, żeby efekt końcowy był fajny, a jeżeli w trakcie procesu coś nam wypadnie, to w ogóle nic się nie dzieje. Czy to jest dla Ciebie spoko? Spoko. Okej, super. W takim razie ja sobie pozwoliłem już troszeczkę spojrzeć na Twoje notatki. Tam pamiętam, że mieliśmy tylko jedną poprawkę. Ja więcej nic z tymi notatkami nie robiłem, zostawiłem je tak, jak one są. I jeżeli chodzi o same notatki, to według mnie one są w porządku, bo to rozumiem jest takie streszczenie czegoś, co sobie czytałaś, jak rozumiem, tak? Tak, ja czytam książkę... historia tak było, filozofii, tam jest pełno filozofów i on ma właśnie tak streszczone bardzo i ja jeszcze streściłam to, co on streszczał. Okej. Taką pigułkę dla mnie. Jasne, czyli robiłaś streszczenie streszczenia, tak. Coś, co mi się dokładnie bardzo podoba. Powiedz mi w ogóle jeszcze, jak trafiłaś na moją osobę, bo pamiętam, że to była ciekawa historia, na podcastach tak, gdzieś. Tak, tak, tak. Teraz mamy epidemię,
więc cały czas robię home office. No i ja mam tak, że jednak lubię, jak mi coś tam zdąka w tle. I sobie weszłam na Spotify'a u siebie na komputerze i weszłam w jakieś edukacyjne, zakładkę edukacyjne. I jakby tak mi mignęło się jakoś dobra pamięć. Mówię, o, kojarzę, czytałam kiedyś książkę o efektywnych metodach nauki, więc mówię, a wejdę. No i skończyło się tak, że zamiast pracować, przez bite 40 minut cię słuchałam. I musiałam cię wyłączyć po prostu i zaczęłam usłuchiwać wszystkie swoje filmiki po pracy. No i jakoś wpisałam się. Okej. No to ciekawy background. Fajnie, że ci brzdąkam w tle. Dokładnie. Fajnie. No i też uwaga dla osób, które słuchają czy oglądają, jeżeli słuchacie kogoś na Spotify'u czy oglądacie kogoś na YouTubie, pamiętajcie, że zawsze możecie dać mu komentarz, aktywnie coś tam na głos powiedzieć o swoich potrzebach. No i niewykluczone, że właśnie zaprosi was do jakiegoś wspólnego nagrania, bo mnie właśnie na tym zależy, żeby mieć jak najlepszy kontakt z odbiorcami. A tymczasem patrząc na twoją notatkę, co bym zasugerował w pierwszej kolejności, to żebyśmy się z nią trochę oswoili, trochę zaprzyjaźnili. Z tego, co tutaj już sobie zdążyłem zauważyć, to będzie materiał na temat Arystotelesa. I napisałaś tutaj, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, pochodzi z etyki nikomachejskiej, dzieła Arystotelesa, to jest nasza pierwsza rzecz. Urodził się w Macedonii w 384 roku przed naszą erą, został nauczycielem Aleksandra Macedońskiego, potem założył swoją własną szkołę w Atenach. Okej, czyli pierwotnie był nauczycielem Aleksandra Macedońskiego, tak? Później był założycielem własnej szkoły w Atenach. Szkoła nazywała się Lykeion. Czyli to jest odpowiednik naszego dzisiejszego liceum, tak? Mhm. Stała się ona jednym z największych ośrodków nauczania w starożytnym Rzymie. No to już przynajmniej też wiemy przy tej okazji, taka ciekawostka, skąd się właśnie wziął termin liceum, fajnie wiedzieć. Arystoteles odrzucił naukę Platona. Zadawał sobie pytania, jak powinien żyć człowiek i odpowiedź brzmiała następująco. Powinien dążyć do szczęścia. I tutaj mówimy o tym dążeniu do szczęścia, że tak myślał Platon, czy Arystoteles tak już myślał? Tak myślał Platon. Uh-huh. Znaczy, Jezus, tak myślał Arystoteles, proszę. Tak myślał Arystoteles. Uh-huh. Uważał, że dzieci nie mogą być szczęśliwe. Dzieci dopiero zaczynają swoje życie, a więc nie zeznały pełni życia. Prawdziwe szczęście wymaga dłuższego życia. Czyli dzieci generalnie muszą jeszcze trochę poczekać na prawdziwe szczęście, tak? Dokładnie. Okay. Przeżyć swoje. Rozumiem. Szczęściem według Arystotelesa nie była krótkotrwała przyjemność, jak na przykład koncert albo kino, czyli raczej nie uważał, żeby takie hedonistyczne, krótkotrwałe rzeczy dawały nam jakieś wielkie szczęście, a eudaimonia, co może znaczyć rozkwit albo sukces, okej, czyli coś takiego bardziej długoterminowego. Uważał, że naturą człowieka jest działanie rozumne, możliwość rozumowania i myślenia o tym, co należy zrobić, czyli bardziej, bliżej szczęścia jest jakby, może nie szczęścia, a natury, jest działanie racjonalne, działanie związane z takim logicznym myśleniem, jak rozumiem. Tak, dokładnie. To jest to, co powiedział kiedyś Sokrates, że bezmyślną egzystencję mogą wieść krowy na łące, ale nie ludzie. Okej, dobrze. I sądził, że do naszej eudaimonii przyczynić się mogą rzeczy, o których nawet nie mamy pojęcia, na przykład takie, które wydarzą się po naszej śmierci. To już jest takie bardziej duchowe, nie? Aniżeli takie faktycznie stykające się z rzeczywistością. A to ciekawe, bo wiesz, taki punkt dopiero co był o rozumowaniu, to nagle jednak coś, ten wątek taki, że po naszej śmierci, że coś takiego bardziej nienamacalnego. Bardzo ciekawe. Okej, i jak zwiększyć swoje szanse na eudaimonię? Rozwijaj w sobie dobry charakter, musisz kontrolować swoje emocje, to droga do słusznego postępowania. Okej, rozwijamy charakter, kontrolujemy emocje. Człowiek to istota społeczna, musimy umieć żyć z innymi ludźmi i potrzebny nam system prawny, który wziąłby w karby, tak się mówi, w karby, ciemną stronę naszej natury. Żyjemy razem i musimy szukać szczęścia we współdziałaniu z innymi w dobrze zorganizowanym państwie. No pod tym bym się osobiście podpisał oczywiście. Bardzo zdrowe podejście. Okej, i co my teraz zrobiliśmy? To był taki krok rozgrzewkowy, żeby nastawić nasz mózg nad takim naszym celownikiem wewnętrznym na to, że aha, ten tekst teraz przyswajamy, tutaj trzeba się skupić. I też, co ważne, chciałem z tobą zrobić takie krótkie wokalizowanie tego, czyli wymawianie na głos, czyli żebyśmy sobie trochę omówili jakieś ciekawostki, a że to Lykeion, czyli to jest liceum obecne nasze, nie? I tak dalej, i tak dalej. Bo my często robimy taki błąd, że bierzemy taki tekst, czytamy go sobie w ogóle bez udzielania głosowego, bez rozumienia i
też co najlepsze, czytamy go, a myślimy o tym, że wczoraj jedliśmy na obiad bigos na przykład, nie? I wiesz, w tle nie ma to sensu, nie? Okej, okay. I jak sobie już taki tekst przeczytaliśmy, to co ja też polecam, jeżeli planujesz użyć Pałacu Pamięci, żeby przyswoić sobie najważniejsze treści z niego, to polecałbym zrobienie z tego bardziej listy, aniżeli takiego tekstu, który jest bardziej taki książkowy. I taką listę robimy i od razu ona nam się pokazuje w postaci takich słów kluczowych, czyli na przykład rozumiem, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, pochodzi z etyki nikomachejskiej, dzieła Arystotelesa. To moglibyśmy chyba jako jeden punkt, jak się okaże, że nie, to też nie ma problemu i sobie jakoś to potem skrócimy, skondensujemy. Urodził się w Macedonii w 384 roku przed naszą erą, to może być kolejny punkt. Został nauczycielem Aleksandra Macedońskiego, kolejny punkt. Założył szkołę w Atenach, Lykaion Liceum. Okej, okay. Stała się ona jednym z największych ośrodków nauczania w starożytnym Rzymie. I weźmy sobie na razie pod lupę taki tekst. Ja teraz uruchomię mój wspaniały szablon z Pałacu Pamięci, więc weźmiemy sobie tak. Jedna jaskółka wiosny nie czyni, pochodzi. A, to wiesz co, może zrobimy tak. O, jednak sobie to rozbijemy. I powiedz mi... o, i sobie zaczniemy tak, bo mówimy o Arystotelesie, więc tak, takie będą nasze słowa kluczowe na razie. I sobie przypisuję w tym momencie do szablonu, gdzie ten Pałac Pamięci będziemy robić. A dla osób, które nie wiedzą, Pałac Pamięci polega na tym, że będziemy wyobrażać sobie takie ciekawe skojarzenia do każdego z tych takich punktów kluczowych, a następnie umieścimy je, z tego co pamiętam, tu w mieszkaniu, tak, Karolina? Dokładnie, bo pamięć przestrzenna jest pamięcią, której nie doceniamy bardzo, a ona jest niezwykle, niezwykle silna w kontekście właśnie uczenia się, o czym warto pamiętać. Ja tylko sobie przekopiłem teraz te wszystkie punkty, żebyśmy mieli wszystko w Excelu. A skąd w ogóle u ciebie to zainteresowanie tą filozofią ostatnio? Wiesz, w swoim życiu mam pewne problemy z emocjami, które próbuję naprawiać. Próbuję zrozumieć, jaki jest ich, jakie jest ich źródło, jak je, jak nad nim panować. I zaczynam po prostu czytać książki o tym. I pełno było po prostu takich cytatów właśnie z Arystotelesa, z Platona. I tak sobie pomyślałam, że ja chcę pójść do źródła. Chcę wiedzieć, jaki jest kontekst tego, jakie oni wypowiedzieli to, na przykład powiedzenie. I tak zaczęłam po prostu to czytać. I naprawdę zorientowałam się, że prawdy, które oni przekazywali po prostu tak dawno, no bo przecież to były, to są tysiące lat, są tak uniwersalne, że naprawdę każdy człowiek powinien je znać. Są ponadczasowe, uniwersalne. Dokładnie. Jasne. Dokładnie. Niesamowite są. Bardzo fajna motywacja, badanie kontekstu prawd. Podoba mi się. I powiedz mi tak, gdybyśmy mieli sobie wybrać 8 pierwszych stacji z twojego Pałacu Pamięci, z twojego mieszkania, to co by to było? Wolałabym iść po kolei. Jak najbardziej. Drzwi. Tak. Drzwi. Szafa. Lustro. Tak. Lustro. Komoda. Tak. Biurko. Tak. Komputer. I na razie sobie zostawmy na tym. Mamy 8 stacji pierwszych. I ja bym chciał, żebyś zamknęła oczy, spróbowała sobie wyobrazić tę ścieżkę. Drzwi, szafa, lustro. Zamknięte oczy? Okej, okay, no to jesteś przy drzwiach. Potem widzisz szafę. Potem widzisz lustro. Przechodzisz do łóżka. Jest komoda. Biurko. I komputer. Wszystko masz w swojej wyobraźni? Dobrze, czyli wyobraźnia daje nam zielone światło, od oczy możesz otworzyć i myślimy, co tutaj możemy stworzyć, aby sobie przyswoić pojęcia z kolumny A, czyli z kolumny po lewej stronie, czyli Arystoteles, tak dalej, tak dalej, na właśnie takie konwersje obrazkowe. Okej, okay, Arystoteles. Czy ty masz jakieś skojarzenie do Arystotelesa, takie własne osobiste?
Mi się to zawsze, mi się ogólnie wszyscy kojarzą z takimi starszymi panami. No ja mam to samo, nie? Czy to Arystoteles, czy to Sokrates, to po prostu widzę starszego pana z brodą. Sokrates był łatwiejszy, bo Sokrates był po prostu bardzo brzydki. Okej. Okay. Tak, dokładnie. I był brzydki, po prostu można po prostu wyobrazić. Miał wielki nos. Ale Arystoteles właśnie nie. Ja myślę też, że Sokrates mógłby się nam łatwo skojarzyć z sokiem na przykład. Arystoteles, moim zdaniem, mamy kilka możliwości. Albo ktoś, kto ma na imię Arkadiusz, bo jest Ar, to było całkiem takie podobne. No. I ja osobiście znam też na przykład streamera na Twitchu, który po prostu ma taki nick Aris i by mi się od razu skojarzyło. Ale co jeszcze moglibyśmy wymyśleć? Na przykład Arystokrata też może by być, mógł być. Ktoś, kto jest arystokratą. No i pytanie do ciebie, czy którąś z tych gałęzi byś chciała pójść, czy myślimy dalej? Arystokrat. Okej, okay, a powiedz mi, kto ci się kojarzy z arystokratą? Jakaś konkretna osoba, taki arystokrata? Może na przykład ze współczesności jakiś twój przyjaciel, który jest na przykład bogaty, albo twój jakiś celebryta bogaty, który jest takim arystokratą współczesnym, powiedzmy. Albo jakaś na przykład postać z kreskówki też może być, z filmów. Ktoś, kto był takim arystokratą. Jedyny arystokrata, który mi się to jest baron z Wiedźmina. Okej, okay, super. Baron z Wiedźmina. On był takim dosyć wiejskim arystokratą, ale był. Baron, tak? Tak, baron z Wiedźmina. Okej, okay, czyli arystokrata, baron z Wiedźmina. Pamiętaj, że ten baron z Wiedźmina to musi nam mówić właśnie o słowie arystokrata, które z kolei powie nam Arystoteles. I dlaczego takie skojarzenie budujemy? Dlatego, żeby twój pałac pamięci otwierał się od pojęcia głównego, od twojego jakby nazwy działu, który chcesz przyswoić, nie? I chciałbym, żebyś teraz właśnie wyobraziła sobie te twoje drzwi i taki moment, gdy tam ten baron z Wiedźmina się pojawia jako arystokrata. Co on może robić? Jak się może zachowywać? Jak to widzisz? Będzie krzyczał na pewno. Mm-hmm. On zawsze krzyczał dużo. Mm-hmm. To był bardzo grubiański człowiek, ale o miękkim sercu. Okej, okay. A co takiego krzyczy? Ja jestem arystokratą na przykład. Krzyczy, znajdź moją żonę i córkę. To jest dobre. A powiedz mi, czy na przykład jakby faktycznie krzyczał, że ja jestem arystokratą, coś jeszcze takiego tam wdrożyć, żeby na pewno ten arystokrata się pojawił? Będzie okej? Okay? Czy raczej tak średnio skojarzysz? Nie, będzie okej, okay, no bo on był dosyć płatwy. Okej. Okay. Dobrze, czyli mamy tego barona z Wiedźmina, który otwiera twoje drzwi w mieszkaniu i mówi, ja jestem arystokratą, znać moją żonę i córkę, tak powiedziałaś na przykład, coś takiego. Tak. Masz to wyobraźnię, widzisz to, słyszysz jego głos, jak krzyczy? Tak. Dobrze, tak. Super. To mieliśmy przy drzwiach. I teraz tak, rozumiem, że Arystoteles jest postacią, która odpowiada właśnie za to powiedzonko jedna jaskółka wiosnie czyni. Zgadza się? Czy jaskółka jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak wygląda? No, oczywiście. Okej, okay, to jest taka jaskółeczka. Mnie się jakoś tam kojarzy, chociaż nie wiem, czy prawidłowo, pewnie Google by nam pokazał, że nie za bardzo, ale nieważne. Okej, okay, czyli mamy jaskółkę, mniej więcej wiesz, jak wygląda. Czy coś ci się kojarzy z wiosną? Bo ja już mam pierwszy typ. Kwiatek. A na przykład powiedz mi Robert Biedroń? Tak, tak. Z wiosną? Nawet byłam kiedyś fanką. O, widzisz. Taki uśmiechnięty, sympatyczny polityk, tak, który by nam się fajnie wkomponował w Pałac Pamięci. Oczywiście tutaj żadnych agitacji politycznych nie uprawiamy, chodzi o dobre zapamiętywanie. Więc tak, ja bym to widział tak, że przy tej szafie jest pan Robert Biedroń, który ma na swoim ramieniu na przykład tę jaskółkę. I na przykład mówi do tej jaskółeczki, jaskółeczko, zobacz, już niedługo świat polityki w Polsce będzie lepszy dzięki mnie, bo ja wygram te wybory prezydenckie na przykład, wiesz, taka totalnie przykoloryzowana scena na przykład, nie? Widzisz coś takiego? Widzę. Może masz jakieś swoje jeszcze pomysły, żeby tam dodać ewentualnie? A to jest jeszcze pytanie. Jeżeli lepiej nie wklepywać tak naprawdę swoje skojarzenia cały tekst. Na przykład lepiej nie wyobrażać sobie na przykład Biedronia, który mówi, że jedna jaskółka wiosny nie czyni. Ja uważam, że wiesz, to co jest kompatybilne z moją pamięcią na obecnym moim poziomie doświadczenia, to jest to, że jak wyobrażę sobie jaskółkę i Roberta Biedronia, to dla mnie już to będzie automatycznie, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, bo przypomnę sobie z tego jaskółkę i wiosnę i siłą rzeczy przypomni mi się ten moment, gdy zapamiętywałem to przysłowie i było tam, jaskółka wiosna, jedna jaskółka wiosny nie czyni. Może się zdarzyć, że tekst będzie trochę cięższy i tam będę musiał mieć trochę więcej skojarzeń, ale do takiego prostego przysłowia
Wydaje mi się, że nie. Natomiast Karolina, będziesz miała bardzo szybką odpowiedź na swoje pytanie, bo zrobimy sobie kilka stacji i sprawdzimy, czy je po prostu dobrze pamiętasz. I jeżeli się okaże, że co tam było z tą wioską, co tam się działo, to wtedy masz znak, że kurczę, chyba jednak potrzebujesz więcej skojarzeń. Nie? Dokładnie, jasne. Dokładnie. To jak na razie zostawmy Biedronia z jaskółką na ramieniu i zobaczmy. Dobrze, Biedroń z jaskółką na ramieniu. Powiedzmy, że nagrywa spot przed wyborami. Dajmy na to. Widzisz to przed szafą, jak tam się to wszystko dzieje? Tak, widzę go z megafonem. Okej, widzisz go z megafonem, słyszysz jego okrzyki radości, słyszysz, jak ta jaskółka też tam swoim ptasim głosem coś tam nawija. Wszyscy się cieszą, wszyscy się radują. Czujesz tylko, jeszcze powiedzmy, że zapachowo czujesz perfumy Roberta Biedronia, bo myślę, że to jest taki facet z klasą, nie? Co dba o takie rzeczy. Okej. I uśmiechnięty, a jego Colgate smile wręcz cię poraża wzrokowo i wszystko jest w porządeczku. Dobrze, to mamy przy szafie i przy lustrze jesteśmy w tym momencie. No tutaj będzie już trochę, myślę, bardziej zaawansowany tekst. Pochodzi z etyki nikomachejskiej. Etyki nikomachejskiej. To przysłowie, jak rozumiem, pochodzi z etyki nikomachejskiej, tak? Zgadza się? Mhm. I to jest dzieło Arystotelesa. Dobrze, etyka nikomachejska. Jeżeli mam być z tobą szczery, czy pytam cię oczywiście w pierwszej kolejności, czy ty masz jakieś skojarzenia swoje własne? Mam. Słucham cię. Mam, bo teraz gram w Ori. Aha, kojarzę chyba, tak? I tam jest tak, i tam jest pełno takich właśnie małych kotopodobnych stworzonek niko. Mhm. I tam też mówią o sobie w trzeciej formie. Niko, pomoże ci i mi się to od razu skojarzyło. Ale fajnie. Super. To jest świetne skojarzenie, bo bardzo związane z twoim obecnym doświadczeniem, więc nawet nie muszę już tu ingerować specjalnie. Tak. To, co mi się wydaje, żeby do tego Niko warto było dodać, to na przykład machanie. Czyli Niko macha. Super. Bo macha. Mhm. O mój Boże, jak z tobą to robię, to jest takie proste. Starał się. Okej. Okay. Niko macha. I to na pewno by nam przypomniało o nikomachejskiej. Może jeszcze tą etykę byśmy próbowali też tutaj jakoś nawiązać. Ja na pewno znam jednego nauczyciela etyki, więc u mnie byłoby tak, żeby pewnie machał do tego nauczyciela. Ty ja też znasz, tak? Ja miałam fajną nauczycielkę od etyki, ją pamiętam. Mega, dzisiaj. Super. No to mamy, Niko macha do nauczycielki twojej od etyki. Tak, o, super. Okej, okay. Czyli przy lustrze widzimy, jak Niko macha do nauczycielki etyki. No i pytanie, czy będziemy później pamiętali, że etyka nikomachejska jest dziełem Arystotelesa, ale moim zdaniem, jeżeli zapamiętujemy dzieło o Arystotelesie, to będzie to wychodziło jakby samo z siebie. Natomiast jeżeli uważasz, że nie, to zawsze może machać do nauczycielki etyki, która trzyma na przykład jakieś dzieło, no i to nam jeszcze skojarzy, że to dzieło to jest właśnie Arystotelesa. Chyba, że chcesz tak sobie dotworzyć, ale wydaje mi się, że nie ma potrzeby. Nie, zobaczmy. Jak wrócimy do tego, nie będę tego wspominać, to w tym momencie. Jasne, zrobić, jasne. Nie? My zawsze będziemy weryfikować te skojarzenia, więc nie ma obawy, że coś nam umknie. Okej, czy chcesz sobie jeszcze tutaj napisać jakieś imię przy tej nauczycielce etyki, czy jak mówię nauczycielka etyki, to dobrze, to napiszmy sobie jeszcze Ewa. Do nauczycielki etyki Ewy, dobrze. I do pani Ewy właśnie macha Niko. Masz to wszystko w głowie przy lustrze? Tak, coś chcesz zapytać? Dokładnie, czy teraz na przykład, bo ja mam na przykład bardzo duży problem, zapominam chyba o tym, żeby jakby skojarzenie łączyć się ze stacją. Mm-hmm. Zawsze muszę łączyć się ze stacją, że na przykład, nie wiem, widzę, Niko trzyma, załóżmy, lustro, czy coś w tym rodzaju, po prostu mogę sobie spróbować. Wiesz co, na pewno lepiej jest robić tego typu rzeczy, bo to zwiększa prawdopodobieństwo na początku, że je przykleisz do tej sieci pamięciowej, ale też nie jest tak, że jest to obowiązkowe. Nie jest to obowiązkowe, bo równie dobrze mogą tam po prostu stać i tak będziesz robiła taką ścieżkę chronologiczną i będziesz widziała, że przy drzwiach był ten, przy szafie był ten, przy lustrze był ten. Natomiast jeżeli ci to pomaga, to zawsze ten baron może te drzwi otwierać. Biedroń przy tej jaskółce może otwierać i zamykać szafę, tak? Na przykład, albo na tam szafę się gapić. A Niko może machać do nauczycielki etyki, która przeglądała się na przykład w lustrze. I na przykład zobaczyła, na przykład twoja nauczycielka etyki zobaczyła w lustrze, że Niko do niej macha na przykład, nie? To też może być coś takiego. Absolutnie tak. W ten sposób. Możesz jak najbardziej konwertować. Nie wiedziałam, czy muszę, czy to jest raczej wybór. Jest to na pewno, marketingowo to nazwę, booster prawdopodobieństwa. Na pewno tak, że zapamiętasz. Na pewno warto robić tego typu praktykę. Nawet fajnie, że o tym wspominasz, to możemy iść tego typu kluczem oczywiście.
Okej, okay. Urodził się w Macedonii i wydaje mi się, że chyba rozbijemy sobie to jednak. Zrobimy sobie tutaj, bo mamy tutaj całe hasło, urodził się w Macedonii w 384 roku. Wydaje mi się, że ten 384 jednak będzie lepiej zapamiętać sobie osobno, więc sobie zrobimy tak. Urodził się w Macedonii jako pierwszy. Macedonii. Żebyśmy wiedzieli, że Arystoteles się urodził w Macedonii. Co ci się kojarzy z Macedonią? Z piaskiem. Macedonia to piasek, tak? I gra Princess Persia. O, fajnie. Też kiedyś miałem okazję grać. Nie mam pojęcia, jak ten bohater się nazywał, ale może właśnie... Ja też. Ja nawet nie wiem, czy to się działo w Macedonii, ale mi się to kojarzy. Okej. Okay. Chciałem sobie na pewno skojarzyć tę Macedonię. Może nie z czymś takim niewskazanym, jak jakieś takie sformułowanie typu macać na przykład, tak? Ale na przykład coś takiego jak macki, jakieś na przykład, nie wiem, ośmiornicy czy coś takiego. Więc co bym widział, to na przykład na łóżku, co mi przychodzi do głowy, jest ten bohater z Prince of Persia, jest pełno piasku i pożera go jakaś ośmiornica swoimi mackami na przykład. I z nią musi walczyć. Dobra. Niezbyt fancy? Nie. Na pewno? Pamiętaj, że musisz mnie kontrolować, żebym się za bardzo nie rozkręcał. Książę z piasku, który walczy z ośmiornicą. Z macami, maca, z mackami. Którego maca. O. Z mackami na świernicy. Dobrze, maca go mackami. Okej. Okay. Dokładnie. O, dobrze, to nie ma Macieja jeszcze, nie? Tego tylko brakuje. Dobrze. Czyli tak, jak patrzysz na łóżko, to co widzisz? Przypomnij mi. Widzę pełno piasku. Widzę bohatera gry Prince of Persia, który zmaga się z ośmiornicą, ponieważ chce go pomacać. Dobrze, okej, okay, jasne, super. No to w takim razie też sobie zapiszę. Piasek na piasek, Prince of Persia, macki ośmiornicy, żebyśmy mieli tutaj na widoku. No i to nam przypomina o Macedonii. I to się dzieje na łóżku oczywiście. Dobrze, i teraz myślę, że będzie jedna z takich bardziej zaawansowanych części tego zestawienia, bo w 384 roku przed naszą erą. Czy miałaś już przyjemność zapamiętywać sobie w jakiś sposób cyfry? Wiesz co, jestem w trakcie czytania książki Nelsona. Tak. Remember It. I on miał polecamy. Fan do dzisiaj, pamiętam jego skojarzenia z liczbami, że na przykład 8 macek, jedno auto i dwa koła. Tak. To pamiętam. To genialne. I możemy właśnie z tym też jakoś tak. Bardzo fajny pomysł, jak najbardziej. Jest akurat tutaj, są trzy pozycje, bo jest 3, 8, 4. I mogę ci po prostu... Trzy pasażerów, 8 macek i 4 koła. To, co bym zrobił, to podszedł do tego tak. Na przykład, czy znasz jakiś słynny... zespół, który składa się z 3 osób, bo ja już mam pierwsze skojarzenie. Z 3 osób. Pamiętasz ich troje? O, ja nie wiem. No to na przykład ich troje. I teraz 8. Mówisz, że 8 macek, nie? Ja bym poszedł trochę w inną stronę, bo też macki mieliśmy dopiero co w poprzednim skojarzeniu. Tak nam się złożyło, że ta 8 nam tak gdzie nie wyszła. Więc żeby nam się to nie myliło, musimy sobie skojarzyć 8 z czymś innym. 8 może być albo bałwanem, albo klepsydrą, albo nieskończonością. Co, czym jeszcze może być 8? No czymś takim, co przypomina kształt na przykład. Zola jest właśnie Zonia. Aha. Jest taki itemek Zoni i to jest klepsydrą. I to jest item? Tak, item. I jak to się nazywa? Zonia. Okej, okay. I to na przykład patrz, już mamy ich troje, Zonia, tak, jako ta klepsydra i 4 teraz. Więc 4 mnie osobiście kojarzy się zazwyczaj z łódką, z żaglem, bo kształtem bardzo przypomina żagiel, nie wiem, czy też to widzisz. Dokładnie. Więc na przykład ich troje trzymają w ręku tę Zonię i zastanawiają się, kurczę, gdzie teraz pojechać, gdzie teraz popłynąć tą naszą łódką na przykład. Nie mamy mało czasu na przykład, nie mówią do siebie, coś takiego. Ma sens? I pamiętaj, że musisz to sobie wyobrazić koniecznie przy komodzie. Czyli przy komodzie widzisz, może na przykład znowu, żebyśmy mieli więcej interakcji między stacją a skojarzeniem, bo o to zabiegałaś. Czyli tak, przy komodzie na przykład możemy sobie wyobrazić, że albo w tej komodzie, albo gdzieś obok tej komody jest jakaś taka woda, na której płynie zespół ich troje, trzymają w ręku tę klepsydrę, tę zonię.
No a wiemy, że to jest łódka, więc na pewno żagiel, czyli 3, 8, 4. Jak masz, jak zamykasz tak. oczy i masz to w głowie, to potrafisz sobie z tego wydobyć, jaka to była liczba? Tak. Zobacz, spróbuj. Widzę ich troje, którzy płyną, którzy mają zonie i śpieszą się. Płyną na łódce, czyli 3, 8, 4. Dokładnie tak. No i tam, wiesz, czy zapamiętasz to, że chodzi o przed naszą erą, czy też tu potrzebujesz jakiegoś skojarzenia? Nie, to już zapamiętam. Dobrze, bo wiesz, no mnemotechniki mają pomagać utrwalić wiedzę, ale też nie muszą być jeden do jednego do każdego skojarzenia pod wszystkie słowa, nie? Dobrze, czyli tak, ich troje, jak się pisze z Zonia? Z, hy, o, n, e, y, z Zoni. Zony. A i żagiel. Dobrze. Okej, okay, super. Został nauczycielem Aleksandra Macedońskiego i to się dzieje przy biurku. Czy coś ci świta? Aleksander Macedoński. Nawet nie znam żadnego Aleksandra. Nie znasz żadnego Aleksandra? A nie, znam. Tak? Znam. Trenera na ślubie. O, mega. To już jest pierwsze skojarzenie. Jest jeszcze Aleksander Kwaśniewski na przykład, nie? Też. A może być Aleksander Kwaśniewski. To może być nasz Aleksander Kwaśniewski i znowu twoje skojarzenie do Macedonii, czyli piasek na przykład, tak, nie? Dokładnie. Fac, na przykład coś takiego, że idziesz, mam nadzieję, że nas nie słucha żaden prezydent poważny, bo dostanę w ucho po prostu, ale idziesz do swojego biurka i widzisz na przykład gdzieś tam w okolicy tego biurka, czy pod, czy na pełno piasku, może znowu jakieś macki, ośmiornice, coś takiego. Coś, co ci o tej Macedonii przypomni na pewno. I na tym piasku leży Aleksander Kwaśniewski, który na przykład pije swojego ulubionego drinka. Żebyśmy to tak ładnie dyplomatycznie nazwali. Czy coś takiego ma dla ciebie sens, czy raczej jakoś musielibyśmy zboczyć z tego? A weź jeszcze raz. Jest Aleksander Kwaśniewski, który leży na piasku i popija drinka. I jak tam było, że został nauczycielem Aleksandra Macedońskiego, to może na przykład jeszcze taki wątek, że ktoś go czegoś uczy, że ma jakiś e-learning, albo uczy innych, jak pić tego drinka na przykład? Z tego, co pamiętam, to Aleksander Kwaśniewski nie znał angielskiego. O, to może ktoś go uczy angielskiego. Tak. Czyli pobiera lekcje angielskiego, leżąc na piasku. Tak. Czy to ci przypomni, jak zamykasz oczy, że o jakie pojęcie chodziło? I kim był jakby Arystoteles dla Aleksandra Macedońskiego? Będziesz to umiała skojarzyć sobie z tym obrazem? No nie wiem właśnie. Okej, okay, to spróbuj sobie tak to może przekonwertować, żeby tobie było lepiej dla twojej pamięci. Coś jeszcze tam wymyślmy sobie takiego twojego. Może bardziej ten twój Aleksander z siłowni na przykład. To może na przykład, wiesz, po prostu, że Aleksander z twojej siłowni na przykład jest uczony on angielskiego. Mnie uczył. Albo Aleksander mnie uczył, więc to szybciej. Aleksander jest trenerem siłowni i mnie uczył dużo. Aha. Tylko tu jest odwrotny case, nie? Bo chodzi o to, że on był uczniem Arystotelesa, nie? Albo może, że tak, że Aleksander ma cały piasek. O, bardzo dyplomatyczne skojarzenie, bardzo mi się podoba. Czyli Aleksander maca piasek. Tak, ja kojarzę. Ale gdzie z kim jest nauczyciel? Jak że Aleksander jako nauczyciela i mam nadzieję, że moja pamięć nie zawiedzi i powiem, że to będzie był, że został nauczycielem Aleksandra Macedońskiego. Okej, okay, czyli Aleksander nauczyciel maca piasek i mówi, o jaki fajny piasek, jaki ciepły, jaki... Muszę jeszcze dołożyć tak? do biurku, że sobie siedzi przy biurku i sobie tam gada do siebie i maca piasek. Okej, okay, przy biurku, pod biurkiem, przy biurku? Przy biurku. Przy biurku. Dobrze, okej. Okay. Wchodzisz do pokoju, widzisz swoje biurko i widzisz ten obraz? O jakim pojęciu ci mówi? No, że został właśnie mam. Okej, okay, dobrze. No to tak, mamy kolejne pojęcie. Jesteśmy przy komputerze. Ten komputer jak jest w odległości do biurka? Jak to wygląda? Okej, okay, jest blisko, no ale mam nadzieję, że nam się nie pomyli nic. Potem założył swoją własną szkołę w Atenach, Lykeion, chyba tak się to czyta, i to będzie oznaczało z łaciny liceum.
Lykaion. Potem założył własną szkołę w Atenach, Lykaion. Jak patrzę sobie na Lykaion, to dla mnie to brzmi like John, like John. Exactly. Znasz jakiegoś Johna? Ja znam Johna Travolta chyba w pierwszej kolejności, a ty? Tak, ale mi się od razu kojarzy z Griotro. Snow, John Snow. John Snow, okej. Okay. Czyli jest John Snow. Dobrze, to na przykład może John Snow, który ma taką łapkę, jak na Facebooku masz lajka. Like John. Okej. Okay. I teraz tak, szkoła w Atenach. Z Atenami coś ci się kojarzy? Tak, ten sławny budynki w Atenach. Ogólnie widzę to, ale nie mogę go nazwać. Jakieś takie budynki ateńskie, tak? Tak, dokładnie. Oni mieli takie stan, takie wiesz, typowo ateńskie budynki. To co byś powiedziała na to, że przy twoim komputerze siedzi Jon Snow, pokazuje lajka do komputera, że mu się to podoba i ogląda tam te budynki ateńskie. O. Czy odtworzysz z tego, że założył szkołę w Atenach Lykaion, nie like John, i to będzie liceum nasze? Chyba tak. Jakby mnie pamięć zawiodła, to wtedy wrócimy. To się rozłącza, tak. Okej. Okay. Dobrze, czyli tak. Jon Snow. Dobrze napisałem? Tak. Jon Snow pokazuje lajka do komputera, na którym ogląda budynki ateńskie. Wszystko się zgadza? Masz to w głowie? Masz to zmysłowo objęte? Dobrze, super. No dobrze, to w takim razie powiedz mi jeszcze jedną stację, bo tutaj dorobiliśmy sobie jeszcze jeden podpunkt. Po komputerze co by było? Telewizor. Musisz mi jeszcze powiedzieć, ile ma cali, jaki to jest model. Ratuję. Ale właśnie taka fajna anegdotka, bo kiedyś jak właśnie pracowałem z klientami takimi, że faktycznie były to takie konsultacje, to mówię, kurczę, gdybym ja był takim jakimś złodziejem czy włamywaczem, to po prostu cały plan mieszkania znam na pamięć. Nie? To sobie tak. Wszystkie takie... Nie jest głupie. Nie? Jest pomysł na biznes, ale mam nadzieję, że żadni tacy źli ludzie nas nie oglądają. Okej. Okay. Stała się, jak rozumiem, tam miało być, stała się ona jednym z największych ośrodków nauczania w starożytnym Rzymie. Co ci się z tym kojarzy? Przy takim właśnie pojęciach mam największy problem. To jest naprawdę wszystko... Abstrakcyjne takie, nie? Tak, dokładnie. Tutaj nie ma nawet takiego punktu zaczepienia, takiego jednego bardzo wyraźnego. Nie ma wyraźnego, ale jakieś jednak są. No bo jest na przykład największych i jest starożytny Rzym. Są ośrodki nauczania, a więc który z tych właśnie takich kluczy, które powiedziałem, czyli największy ośrodek nauczania, starożytny Rzym, byś wzięła jako coś obrazowego dla ciebie, jak ci się wydaje? Starożytny Rzym mi się kojarzy, nie wiem, czy słusznie, z Cezarem. Z Cezarem. Dokładnie. To na przykład w telewizorze widzę dużego Cezara, taki wręcz ogromny w 4K, po prostu jest taki duży, że aż z tego telewizora wychodzi. I na przykład to mamy już największy starożytny Rzym objęte i na przykład ten Cezar prowadzi taką edukację, jak teraz powiedzmy masz, na, wiem, na TVP na przykład masz teraz te wszystkie takie lekcje, w których się ludzie ostatnio tak nabijają trochę i na przykład mówi, to jest para. Tutaj masz dwa, tu masz cztery. Dlaczego? Bo to jest para na przykład. To coś takiego, nie? Widzisz coś takiego? Tak, widzę. Okej, to zamknij oczy i powiedz mi, co widzisz w telewizorze i o czym ci to mówi. Widzę w telewizorze Cezara, który mówi mi o starożytnym Rzymie. Jest on, ten Cezar jest wielki, największy, jest wielki i naucza. I naucza po prostu słuchaczy. I o czym ci to mówi, jakim pojęciu? O nauczaniu. O nauczaniu jakby, ale nie wiem, czy nie za mało, bo to no właśnie, tak, spróbuj sobie otworzyć te wszystkie takie kluczowe słówka z tego obrazu, nie? Czyli tak, Cezar. Mówiliśmy, pamiętaj, taki był kontekst, mówiliśmy najpierw o tej szkole Lykaion i teraz chcemy wiedzieć, jaka ona jest, czym ona się stała. Aha, w ten sposób.
Keju stał się jednym z największych ośrodków nauczania w starożytnym Rzymie. Okej, okay, super. A, dobra, to ja też sobie zapisuję, czyli Wielki Cezar w telewizji uczy o starożytnym Rzymie. Tak. Okej, okay. Dobrze. Mamy mniej więcej tutaj 9 pojęć. Prześledźmy sobie je teraz wszystkie. Ja bym chciał, żebyś właśnie zamknęła sobie znowu teraz oczy, starała się wyluzować, skupić się na tym, co będę ci mówił, dobrze? I na wszystkich zmysłach uruchamiamy wyobraźnię, okej? Okay? Yes. Dobrze. Więc drzwi do twojego mieszkania otwiera ci arystokrata, baron z Wiedźmina, który krzyczy: ja jestem arystokratą, odnajdź moją córkę i moją żonę. I to mówi ci o tym, że będziemy się uczyć o Arystotelesie, bo arystokrata Arystoteles. No i słyszysz, jak on krzyczy, gdzieś tam słyszysz jakieś takie dźwięki pokrzykujące, widzisz, jak on jest ubrany, taki bogaty, więc masz to wszystko zakotowane. Następnie przesuwamy się w stronę szafy i przy tej szafie Biedroń z jaskółką na ramieniu nagrywa spot przed wyborami. Jest taki szczęśliwy, jest taki uchichany. Jestem przyszłym prezydentem, mówi na przykład do siebie, jak gdzieś tam koło tej szafy stoi, otwiera tę szafę, sprawdza swoje nowe garnitury i po prostu jest taki bardzo pozytywny. Czujesz jego perfumę, czujesz jego uśmiech, widzisz Colgate Smile, który cię oślepia, jest Biedroń, jest jaskółka, pamiętaj, że jaskółka też tam trochę tak popiskiwała i też tam była mu przyjazna. I następnie przy lustrze widzisz, jak twoja nauczycielka etyki Ewa patrzy w stronę lustra, a tam Niko do niej macha. Niko, jak rozumiem, z gry Ori 2. I to ci mówi o tym. Bo jeszcze to wcześniejsze pojęcie. Jedna jaskółka wiosny nie czyni, oczywiście, nie? A to kolejne pojęcie przy lustrze mówi ci o tym, że pochodzi z etyki nikomachejskiej, czyli dzieła Arystotelesa. I to się dzieje przy lustrze. Jeżeli chodzi o łóżko, to na łóżku widzisz piasek, na którym jest książę z Prince of Persia. I tam widzisz mackiej ośmiornicy, która jeszcze dodatkowo, żeby tego księcia jakoś tam osłabić, to jeszcze go tam maca tymi mackami. I to nam mówi o tym, nie wiem, co to był za śmiech, co tam sobie wyobrażasz, ale on się urodził w Macedonii. I to właściwie całość pojęcia, które jest na tym łóżku. Okej, okay, przy komodzie też wyobrażamy sobie jakąś wodę, po której płynie zespół Ich Troje, trzymający w rękach Zoni, czyli taką klepsydrę, no i płyną sobie żaglówką. Zatem to nam mówi o tym, że w 384 roku przed naszą erą się urodził właśnie ten Arystoteles w Macedonii, bo ten kontekst pierwszy był Macedonia, później, że data 384. Okej, okay, przy biurku, gdzieś tam w okolicach biurka, widzisz Aleksandra, twojego nauczyciela, który maca piasek przy biurku. Dużo jest macenia w tym twoim pałacu, ale to nie moja wina, że ty masz takie skojarzenia, oczywiście, ja za to nie biorę odpowiedzialności. I przy biurku Aleksander właśnie maca ten piasek, który mówi nam, to skojarzenie nam mówi o tym, że został nauczycielem Aleksandra Macedońskiego. Okej, okay, jeżeli chodzi o stację pod tytułem komputer, to jest tam Jon Snow, który pokazuje lajka do komputera, na którym ogląda budynki ateńskie. Chodzi o to, że Arystoteles założył własną szkołę w Atenach o nazwie Lykeion. To nasze obecne liceum. I to nam mówi ten obraz Jona Snow, który pokazuje lajka do komputera, na którym ogląda budynki ateńskie. I ostatnia stacja z dotychczasowych przez nas zbudowanych to jest Wielki Cezar w telewizji uczy o starożytnym Rzymie. Oglądasz sobie swój piękny telewizor i widzisz tam w nim w środku Wielkiego Cezara, który uczy o starożytnym Rzymie. I mówi nam to o tym, że ta szkoła stała się jednym z największych ośrodków w starożytnym Rzymie, bo ten Cezar jest wielki, uczy. No a Cezar kojarzy ci się ze starożytnym Rzymem. Gdy teraz dyktowałem ci te wszystkie skojarzenia, czy potrafiłaś sobie je bezwzględnie odtworzyć, czy coś ci sprawiało trudność, czy coś byś chciała zweryfikować, sprawdzić, jak to wygląda? Jedynie gdzie mi gdzieś się tam zagubiłam, to było z urodził się w Macedonii. W sensie nie zapomniałam tego słowa urodził. Okej. Okay. O, okej, okay. Więc może... Pamiętam księcia, pamiętam Macedonię, ale nie wiedziałam, co to robi. Możemy pójść w stronę bardzo, bardzo absurdalnego i niebezpiecznego skojarzenia dla mojej monetyzacji potencjalnej w przyszłości. Na przykład jest ta ośmiornica,
i rozpościera swoje macki, a z tej ośmiornicy rodzi się książę Persji, na przykład. Czyli jakby wychodzi z jej podbrzusza, brzucha i to się dzieje na łóżku, gdzie jest pełno piasku. Tak. Bardzo tak. To jest takie już trochę, wiesz, na skraju, raz, że abstrakcja, dwa, że plus 18, ale nie mamy wyboru. I po prostu musimy to zrobić w ten sposób i ja sobie teraz pozwolę w takim razie zamienić. Fajnie, że mi o tym mówisz, że to przeszliśmy. Czyli tak, z ośmiornicy rozpościerającej macki rodzi się książę Persji na piasku. Ma to sens? Dobrze. Czy coś jeszcze? Nie. To jest... Dobrze, super. No to w takim razie tak. Prosiłbym cię w tym momencie, abyś powiedziała mi na podstawie samych skojarzeń, jakie tam było pojęcie za tym wszystkim? Jakbyś sobie spojrzała na tego Excela i powiedziała mi, zacznijmy sobie od arystokrata, baron z Wiedźmina krzyczy, ja jestem arystokratą. O czym nam to mówi przy drzwiach? Tak, mówi to nam, że będziemy rozmawiać o Arystotelesie. Mm-hmm. Co nam mówi Biedroń z jaskółką na ramieniu, nagrywający spot przed wyborami? Jedna jaskółka nie drzwi. Co mówi Niko machając do nauczycielki etyki w lustrze? Że to pochodzi z etyki nikomachejskiej. Mm-hmm. A coś jeszcze o tej etyce nikomachejskiej? Czy... Jest to dzieło Arystotelesa. Mm-hmm. Powiedz mi, co mówi ośmiornica, która rozpościera macki i rodzi się z niej książę Persji na piasku, na łóżku? Że urodził się w Macedonii. Co mówi nam ich troje, Zoni, Żagiel przy komodzie? W 384 roku przed naszą erą. Co mówi nam Aleksander, który maca piasek przy biurku? Czy został nauczycielem Aleksandra Macedońskiego. Co mówi nam Jon Snow, który pokazuje lajka do komputera, na którym ogląda budynki ateńskie? Że Arystoteles założył tam szkołę, założył w Atenach szkołę, którą nazwał Likeją, czyli liceum. Super. Powiedz mi jeszcze w takim razie, co mówi nam Wielki Cezar w telewizji, który uczył o starożytnym Rzymie? Że właśnie ten Likeum, czyli liceum, stał się największym ośrodkiem nauki starożytnym. Ja bym ci to zaakceptował, chociaż też ci muszę przypomnieć, że tam było bardziej z powodu nauczania, ale właściwie to jest jedno i to samo, tak? Więc myślę, że nie ma raczej problemu. Elegancko, super. To w takim razie musimy sobie jeszcze bardziej skondensować. Powiedz mi po samych stacjach, teraz sobie otwarasz to z pamięci. Co widzisz przy drzwiach, co przy szafie, co przy lustrze i o czym ci to mówi, w jakich pojęciach? Tak, widzę barona, który krzyczy, jak to baron z Wiedźmina. Mhm. I jest to arystokrata, czyli Arystoteles. Mhm. Przy szafie widzę Biedronia z jaskółką na ramieniu i oznacza to, że jedna jaskółka wiosny nie czyni. Mhm. Przy lustrze widzę moją nauczycielkę od etyki Ewę, która macha do Niko i to oznacza, że to powiedzenie pochodzi z etyki nikomachejskiej. Mhm. Potem widzę łóżko. I tam widzę ośmiornicę, która rodzi księcia, Prince of Persia. Mhm. I to oznacza, że urodził się w Macedonii komoda, czyli ich troje, Zonia i Gagiel, czyli w 384 roku przed naszą erą. Mhm. Potem widzę biurko. Na biurku widzę Jona Snowa. No tu mieliśmy te wątpliwości, czy biurko nam się nie pomyli z komputerem, pamiętasz? No właśnie, już mi się pomyli. Okej, okay. Czyli za blisko może są te stacje jednak, ale spróbuj, może jednak ci przypomnij. Tu było to nasze bardzo niedyplomatyczne skojarzenie przy biurku, to od razu mówię. I zastanawialiśmy się, który... Namacanie. No właśnie, i zastanawialiśmy się, którego wybrać z tych o tym imieniu, którą postać... Czy tą tego prezydenta, czy może kogoś z twojego doświadczenia, na przykład siłowni? Pamiętasz? Tak. Został nauczycielem Aleksandra Macedońskiego. Dokładnie. Masz ten obraz gdzieś tam, przy tym biurku? Tak, widzę. Dobrze. Przy biurku. Tak.
I teraz telewizor. Komputer, przepraszam. Tak, komputer. Tak. Teraz widzę Joe'a Snow'a, który daje lajki, czyli... A co oglądał? Oglądał ateńskie budynki. Mhm. I to oznacza, że Aristoteles założył swoją szkołę w Atenach, mhm. Którą nazwał Nikeion, mhm. czyli liceum. Mhm. Cezara, tak. Starożytny Rzym, tak. Wielkiego Cezara, który naucza tam w TVP, aha. To oznacza, że ten Lykeion stał się jednym z największych ośrodków nauki w Starożytnym Rzymie. Okej, okay, mega, mega. No jedynie co właśnie zastanawiamy się, czy biurko i komputer, mhm, czy jednak to tego, mhm. czy nie jest za blisko, czy gdzieś tam się nie powoduje jakichś problemów, ale to zweryfikujmy sobie to jeszcze raz i zróbmy już taką totalną, totalną kondensację. Używaj w tym momencie tylko swojej wyobraźni i zrób sobie taką podróż od tych drzwi do telewizora, dobrze? I powiedz mi na głos, i teraz tak, powiedz mi na głos, już nie skojarzenia, tylko opowiadaj mi tę wiedzę. Powiedz mi, czego się dotychczas nauczyłaś o Arystotelesie. Dobrze. To będzie wyższa szkoła nauki. Albo nawet nie, czego się nauczyłaś o Arystotelesie, ale zacznij od samiutkiego początku. O kim dzisiaj się uczyłaś i czego się dowiedziałaś dotychczas? Dobra. Uczyliśmy się dzisiaj o Arystotelesie. Tak. Arystoteles. Jedna jest kultura własności. Mhm. Z jego dzieła etyki. Tak. Urodził się w Macedonii, tak. W 384 roku przed naszą erą. Mm-hmm. Został. Nie, przepraszam. No dlaczego nie? Może spróbuj. Było biurko. Tutaj został on nauczycielem Aleksandra Macedońskiego. Tak. Założył on w Atenach swoją szkołę. Mhm. Lykeion, mhm. liceum. Tak. Która stała się jednym z największych ośrodków nauczania w starożytnym Rzymie. Świetnie. Ja sprawdzę, czy na pewno wszystko mieliśmy, bo tak mi się wydawało, że może jedno nam umknęło, ale nie jestem pewny. Nie, wszystko mieliśmy. Ja po prostu źle tak, policzyłem. Ta siódma stacja jest dla mnie ciężka tylko. Czyli z tym biurkiem, właśnie. Tak? Tak. Okej. Okay. No dobra, no to wyszło nam przy weryfikacji. Co to było? Wyszło nam przy weryfikacji, że siódma stacja nam trochę nie pasuje. Co możemy tutaj zmienić według ciebie? Może w ogóle biurko odstawmy, bo tam jest już tak, ten Jon Snow. Tak, to blisko jest. Okej. Okay. To po prostu biurko anulujemy. Okej, okay, tylko... No właśnie. No tak, komoda. No to możemy wziąć stół, bo po środku jest to takie. Będzie chronologicznie? Tak, zależy w którą stronę pójdę. Okej, okay. I został nauczycielem Aleksandra Macedońskiego. Czy tutaj chodziło tylko i wyłącznie o stację, czy skojarzenie również nie pasuje? Chciałabym splecić ten stół. Dobrze, dobrze. To spróbujmy. Masz jakiś pomysł? Nauczyciel Aleksander, Maca, czy na stole? Inaczej może. Na stole. Może na przykład... Maca ten piasek i rzuca go o stół i mówi, patrz jaki fajny ten stół, jak się rzuci w niego piasek na przykład, nie? Takie bardzo dziwne jakieś w ogóle podejście, tak. No, nie? Coś takiego. Tak, ma to sens? Rzuca piasek o stół, tak. Nie będzie to. I mówimy o twoim nauczycielu Aleksandrze, tak. Z siłowni. Tak. Rzuca piaskiem o stół i mówi, patrz ale fajnie. Co ci z tego skojarzenia mówi o Macedonii? Macedonii? Matca. A nie, nie ma. Widzisz? Mówiłaś wcześniej, że piasek się kojarzy z Macedonią. Pytanie, czy na pewno się kojarzy. Ewentualnie... Tak. Ewentualnie może stół jest zrobiony z piasku i ma ten stół na przykład jeszcze. No coś takiego możemy wymyślić. O, niech będzie, że Aleksander maca stół z piasku. O! Nie mów mu o tym, co robiliśmy, dobra? Maca stół z piasku i mówi, ale to fajne. Ale. Dobra. Dobrze. No, powiedz mi tak,
co się dzieje przy... Czekaj, ja sobie sprawdzę jeszcze coś. Okej. Okay. No to ja nie patrzę. W 384 roku się urodził. A powiedz mi, jaką mieliśmy tą stację przy stole i o czym nam mówiła? Przy stole było o Aleksandrze. Aleksandrze, który masał stół z piasku i to mówi nam, że został wcielem Aleksandra Macedońskiego. Okej. A pamiętasz, co było po tej stacji? Po tej stacji był telewizor. Nie telewizor, komputer. I co się działo przy komputerze? Przy komputerze widziałam Johna Snowa, który lajki. I to oznacza, że założył on swoją szkołę w Atenach. A pamiętasz, co oglądał właśnie? Oglądał właśnie obraz Budynki Ateńskie i założył tam swoją szkołę Lykeion. Dobrze. I dobra, telewizor to już myślę, że będziesz pamiętała. Okej, jak powiedz mi dotychczasowe skojarzenia? Wszystko spoko? Nie ma żadnych pytań? Tak. Dobrze. Dobrze. Okej, w takim razie wracamy do gry. Mieliśmy dotychczas zapamiętane te podpunkty tutaj kluczowe. Weszły nam fajnie, właściwie tobie weszło oczywiście fajnie. I lecimy sobie z kolejnymi kluczami, które moglibyśmy tutaj sobie zakodować. Ja na razie sobie to tak roboczo usunę, żebyśmy to już tym się nie przejmowali. Okej, Arystoteles odrzucił naukę Platona. Więc wydaje mi się, że to już jest dobre jako po prostu podpunkt taki kluczowy, że odrzucił naukę Platona. Zadawał sobie pytania, jak powinien żyć człowiek. Okej, jak powinien żyć człowiek. I to już nam też wystarczy jako... Oj. To już nam też wystarczy jako podpunkt. O, pierwszy, drugi, trzeci. Uważał, że dzieci nie mogą być szczęśliwe. No, to skojarzenie będzie po prostu od razu samo się pojawiało. Dzieci dopiero zaczynają swoje życie, a więc nie zeznały pełni życia. Prawdziwe szczęście wymaga dłuższego życia. To myślę, że jako jeden zwarty punkt ma sens, trochę to skrócimy. Dzieci dopiero zaczynają życie. Żebyśmy nie mieli tutaj za dużo tekstu, nie ma sensu mieć dużo tekstu. Zaczynają życie, więc nie zeznały pełni, jego pełni powiedzmy. Prawdziwe szczęście wymaga dłuższego życia. Tak sobie zrobimy. O, żeby było w jednej linijce. Dobra. No i mamy znowu tutaj ile? 5 punktów, więc fajnie, bardzo prosto sobie to zapamiętamy. Ja konwertuję w tym momencie do Excela. Arystoteles odrzucił naukę Platona, czyli nie zgadzał się z naszym poczciwym Platonem. Zadawał sobie pytania, jak powinien żyć człowiek. Odpowiedź brzmiała następująco. Dążyć do szczęścia. Uważał, że dzieci nie mogą być szczęśliwe. Ciekawe, nie? Bo pewnie sporo osób powiedziało coś zupełnie na odwrót, że dzieci są zawsze najbardziej szczęśliwe, właśnie, a właśnie to jest... dorośli to szczęście gubią, nie? Ale zauważyłam, że co jeden właśnie filozof to zawsze to i na myśl. Dokładnie, odrzucał i no i fajnie. Mamy dzięki temu tyle spojrzeń różnych ciekawych na życie. Dobrze. Co mamy po telewizorze? Jakie stacje musimy dopiąć sobie taką, dojść? Tak? Toaletka. Potem mam drapek dla kotów. Potem mam szafę. Szafa. A czym się różni ta szafa od tej szafy pierwszej? Właśnie, bo tam może najpierw wezmę okno. I pamiętaj okno. Chronologii oczywiście, nie? To jest bardzo tak, ważne. To jest okno. To jest szafa też. Tylko jak tam? Wiesz, to może... ale jest innym jest w innym miejscu, nie? Jest innym. To szafa przy oknie na przykład, nie wiem, gdzie ona stoi. Tak, jest. Żebyśmy pamiętali, jaka to jest szafa. I ostatnia? To już zmierzamy do kuchni i to będzie lodówka. Lodówka. Na pewno nic nie ma przed tą lodówką już takiego ciekawego? Nie, właśnie problem z tym. Dobra.
Okej, okay. No to mamy toaletka i Arystoteles odrzucił naukę Platona. Skojarzenie do Arystotelesa to my w sumie już mieliśmy i to był Baron. I właściwie on się... A ja mam Platona. Ja mam, bo ja już lubiłam mapy myśli do Platona, tak? I ja widzę Pluto. Pluto, okej, okay. Pamiętam, tak. Taki to był piesek? Tak, piesek. Okej, okay. No to fajnie. No to mamy Barona, który może mieć jakiś taki, wiesz, konflikt z tym Pluto. Awersy do psów. Mhm. Czy jakbyśmy to sobie wyobrazili przy tej toaletce? Możesz teraz sama spróbować połączyć raz, że Barona, dwa, że Pluto i trzy, że z toaletką. To może... Tylko, że jak ja mówię toaletkę, to dobrze mi się kojarzy z indykacją. Mnie też. No właśnie. A jak to się nazywa synonimicznie? No właśnie, to jest miejsce, gdzie się kobieta maluje. I to chyba jest toaletka, tak? Mi się wydaje, no że tak. To się tak nazywa. Ale ja to, nie wiem, że wiesz, się nie to tak takiego nazywa... miejsca. No dobrze. Chyba tak, nie wiem. Może tak. Wybrano sobie Barona, który ma awersję do psów, do Pluta, ponieważ wtedy zawsze musi biec do toalety. To powiem ci tak. Po pierwsze, jeśli chodzi o tę awersję, jest to trochę abstrakcyjna. Bardziej obrazowe jest to, że na przykład mają, nie wiem, zapasy, czy że na przykład gdzieś tam go szturchnął, odepchnął, czy nakrzyczał na niego, coś takiego. Na pewno lepsze jest to niż awersja, bo awersja jest bardziej abstrakcyjna, nie? Abstrakcyjna. Mało mówi, rzeczywiście. To może tak, że Baron jakby po prostu go od... Ja to widzę, tylko nie wiem, to jest, no odrzucił, w sensie no jakby odepchnął, tak troszeczkę tak odrzucił, oczywiście nic nie mamy do psów, ale tak trochę go odrzucił, tak, gdzieś tam odepchnął, na bok, tak go wziął na bok, odrzucił, nie? Musi się do toalety. I to był, i odrzucił Pluta oczywiście, i teraz tą toaletą. Ja bym po prostu został przy twoim miejscu do malowania, nie musimy tutaj w ogóle myśleć o tej toalecie jako toalecie, czyli ubikacji. Mówimy o twoim miejscu do malowania, na przykład odrzucił go, bo Pluto zaczął korzystać ze szminki na przykład. Why not? Albo nie, bo chciał zjeść kosmetyki. Albo chciał zjeść. Okej, okay, na przykład. Czyli tak, mamy taki scenariusz, że baron arystokrata podchodzi do Pluta, który chce zjeść kosmetyki i po prostu go odrzuca. Mówi, co ty robisz tutaj, tak nie wolno się zachowywać na przykład, nie? I tak. Masz to? I jakie z tego jest pojęcie, pamiętasz? Tak. Arystoteles odrzucił naukę Platona. Dokładnie, super. No to sobie zapisujemy. Czyli tak, baron arystokrata odrzuca na bok psa Pluto, bo ten zjada kosmetyki z toaletki. Dobrze. Zadawał sobie pytania, jak powinien żyć człowiek. Drapak dla kotów. Ja mam swój pomysł, ale jeszcze się nie wypowiadam. Mam po prostu mega pomysł. Nawet twoje koty bym wykorzystał. Powiedz, bo ja nie wiem. Aż się mogę doczekać. Ja mam problem strasznie z czasownikami. Okej. Czasowniki dla mnie nie jest problem, ale czasowniki? Stał się kiedyś popularny taki... Takie pytanie stało się popularne. Panie premierze, jak żyć? I to było, z tego co pamiętam, z Tuskiem, z Donaldem Tuskiem. Że wszyscy się go pytali, panie premierze, jak żyć? I widzę sobie, że przy tym drapaku dla kotów są twoje koty i siedzi Donald Tusk. I koty się pytają, panie premierze, jak żyć, co mamy robić, nie? Na przykład nie mamy karmy, nie mamy kuwety, nie mamy co robić, tak, z życiem. I tak się pytają, jak żyć, nie? Oczywiście musimy pamiętać, że Arystoteles pytał, jak powinien żyć człowiek. Więc no pytanie, żeby nam też to się nie pomyliło, że wiesz, żebyśmy nie mieli tam, jak żyją tak, koty, czy jak żyją zwierzęta. Widzę Barona, który jest właśnie przy drapaku. Koty się go pytają, jak żyć? Za dużo będzie Barona według mnie już wtedy. Tak? Musi być rzadziej. A sobie tak. Bo co chwilę będzie się powtarzał. A sobie tak, bo proszę. Dokładnie. Ja bym zostawił tego Tuska, tylko żebyś ty pamiętała, że chodzi o to, jak powinien żyć człowiek. Więc może koty są zainteresowane życiem ludzi i pytają się, no my tak ciągle drapiemy ten drapak, żremy tego whiskasa, ale powiedz nam, jak żyją ci ludzie, panie premierze, na przykład, nie? Coś takiego. Próbujmy. Ma to sens? Mówię, tak, ma to sens. Jak dobrze. Na przykład mi się to nie skojarzy, to wrócimy do tego. Jak się nazywa twój kot albo twoje koty, bo chyba o liczbie mnogiej muszę mówić? Tak,
Oreo. Okej. Okay. Oreo i Pixa. I 3 bit. Pixa. Jak się pisze? Chociaż P-I-X-A. Oreo i Pixa. Koty pytają się premiera Donalda Tuska, jak żyją ludzie. Okej. Okay. Pamiętasz, co nam to odtwarzało, jakie pojęcie? Tak. Że Arystoteles... Zadawał pytanie, jak widzi człowiek. Dokładnie. Okej. Okay. I przy oknie musimy zobaczyć kogoś, kto lubi dążyć do szczęścia. Bo tak brzmiała odpowiedź na to pytanie, jak powinien żyć człowiek. Dążyć do szczęścia. To jakoś kojarzy z jakimś serialem. Nie ma coś takiego. Barwy szczęścia? No. No jest taki, faktycznie. Mama moja oglądała. No wiesz, może znasz na przykład kogoś, kto bardzo hedonistycznie żyje, zawsze chce dążyć do szczęścia, te takie przyjemności życia codziennego, co chwilę chce zaznawać i tak dalej, i by ci się z tym skojarzyło na przykład. Albo jakiegoś celebryta. Wiesz, co mi się właśnie kojarzy? Tak. Kuba Wojewódzki, to jest takie wieczne dziecko, które... Dąży do szczęścia. Który właśnie się takimi przyjemnościami cały czas otacza. Okej, okay. I przy oknie mielibyśmy jakiś też parapet chyba, nie? O, jest parapet. To może właśnie Kuba Wojewódzki siedzi na parapecie i teraz musimy sobie zwizualizować na pewno, że on dąży do szczęścia, więc na przykład, nie wiem, otwiera może jakiś prezent i cieszy się, zostaje zabawka albo coś takiego może, nie? Czy raczej masz jakiś inny pomysł? Wiesz co, a mi się skojarzyło od razu też z otwieraniem, ale jakby nie wiem, to nie ma w ogóle, to co ja powiem, to nie ma sensu, ale mi się tak kojarzy, że otwiera puszkę Pandory, ponieważ chce osiągnąć to szczęście. Okej, okay. I masz to tak w głowie? Tak. Dobrze, to ma grać dla twojego mózgu, więc jak najbardziej. Czyli tak, Kuba Wojewódzki na parapecie otwiera puszkę Pandory, by zaznać szczęścia, tak? Dobrze. Okej, okay. Na pewno to masz w głowie? Widzisz, jak się cieszy, jak jest szczęśliwy? Tak. Dobrze. Okej, jasne. No i mamy tak. Arystoteles uważał, że dzieci nie mogą być szczęśliwe. I mamy szafę przy oknie. Tak, szafę przy oknie. Mam bardzo młodsze rodzeństwo. Mają 8 i 9 lat, więc mam wizualizację dzieci. Że to będą moje rodzeństwo młodsze. I uważam, że nie mogą być szczęśliwe. Jak wygląda nieszczęśliwe dziecko? Płacz. No właśnie, myślę, że nie życzę oczywiście twojemu rodzeństwu upłakało, ale taki obraz przy tej szafie przy oknie byłby sensowny, żebyśmy to zapamiętali, nie? To co, płaczące rodzeństwo będzie? Tak. Słyszysz ich płacz w głowie? Jest ci smutno w głowie? Tak, dokładnie. Jest mi smutno. Dobra. Najważniejsze, że jest zapamiętane. Okej, okay, lodówka. Jesteśmy przy lodówce i dzieci dopiero zaczynają życie, więc nie zeznały pełni. Prawdziwe szczęście wymaga dłuższego życia. Jakoś to sobie musimy skonwertować, żeby to miało dla nas sens. Dzieci dopiero zaczynają życie, więc nie zeznały pełni. Prawdziwe szczęście wymaga dłuższego życia. Pełnia kojarzy mi się z księżycem. Nie też. Dłuższe życie z kimś starym. Też. Więc ktoś, kto by nam się kojarzył z takim właśnie starszym panem, czy starszą panią, masz jakiś pomysł? Starszą panią. Może z moją babcią, bo moja babcia wychowuje moje dzieci, moje rodzeństwo, to jakieś powiązane może. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Fajne. I patrz, mam taki pomysł. Twoja babcia otwiera lodówkę i widzi w niej księżyc i mówi, o patrz, zobacz, pełnia księżyca w lodówce na przykład. Bardzo absurdalne, nie? Bardzo takie głupkowate. I mam nadzieję, że takie dwa obrazki, czyli otwieranie lodówki się pełnia, ci powie o tym, że aha, babcia otwiera tę lodówkę, czyli szczęście wymaga dłuższego życia, wymaga bycia w takiej pełni, bo dzieci tej pełni nie mogą doświadczyć na przykład, nie? Coś takiego? Ma sens? Czy jest zbyt już takie trochę jednak atakujące twoją babcię? Tak, jest abstrakcyjne, ale zostawmy to. Jak będę powtarzać, to zobaczę, czy będę to kojarzyć. Dobrze. Czyli tak, babcia jako starsza osoba otwiera lodówkę i widzi w niej księżyc w pełni. Mówi
Patrz, jaki piękny księżyc, Karolina. Dobra, i to nam mówi o pełni, o tym, że trzeba jednak trochę dłużej pożyć, żeby tego szczęścia doświadczyć, nie? Okej, okay, no dobrze, w takim razie powtórzmy sobie teraz od tej toaletki. Jakbyś zamknęła oczy, a ja ci znowu będę mówił, co tam się dzieje. Dobrze. Więc przy toaletce jest baron arystokrata, który odrzuca na bok psa Pluto, bo ten zjada kosmetyki z toaletki, dlatego że Arystoteles odrzucił naukę Platona. Przy drapaku dla kotów jest Oreo i Pixa, jako twoje koty, i pytają się premiera Donalda Tuska: panie premierze, jak żyją ci ludzie, jak oni żyją? Dlatego że Arystoteles zadawał sobie pytania, jak powinien żyć człowiek. To było jego takim fundamentalnym pytaniem. Brał pod celownik człowieka. Przy oknie, na parapecie, Kuba Wojewódzki siedzi i otwiera puszkę Pandory, by zaznać trochę szczęścia. Odpowiedź na pytanie, jak powinien żyć człowiek, brzmi: powinien dążyć do szczęścia. Tak uważał Arystoteles. Okej, okay. I szafa przy oknie, widzisz tam, że twoje rodzeństwo, no niestety płacze, coś się stało, gdzieś tam są smutni, przygnębieni, płaczą, dlatego że Arystoteles uważał, że dzieci nie mogą być w pełni szczęśliwe. Z kolei przy lodówce, lodówkę otwiera twoja babcia, czyli jako starsza osoba, otwiera tę lodówkę i widzi w niej księżyc w pełni, taki bardzo nietypowy obrazek, i mówi: patrz, jaki piękny księżyc, Karolina, patrz, jaki piękny księżyc, po prostu wspaniały. I o co chodzi? Chodzi o to, że dzieci dopiero zaczynają swoje życie, więc nie znały jeszcze pełni życia. Prawdziwe szczęście wymaga dłuższego życia. No i takie mieliśmy dotychczasowe obrazki do tych pięciu pojęć. Powiedz mi, czy coś ci nie grało? Coś było za trudne do wyobrażenia sobie? Nie, okej. Okej, dobrze. No to w takim razie zróbmy sobie znowu taką małą kondensację. Ja w tym momencie usunę tę lewą kolumnę i pytam cię tak. Powiedz mi, co znaczy ten fakt, że baron arystokrata odrzuca na bok psa Pluto, bo ten zjada kosmetyki z jego toaletki? To znaczy, że Arystoteles odrzucił naukę Platona. Powiedz mi, co znaczy to, że Oreo i Pixa, jako twoje koty, pytają się premiera Donalda Tuska, jak żyją ludzie? To znaczy, że Arystoteles zadawał swoje pytanie, jak powinni żyć ludzie. Tak, jak powinien żyć człowiek tam było, ale wydaje mi się, że to jest to samo, nie? Więc brał w każdym razie pod swoją lupę naukową człowieka. Powiedz mi, przy oknie mamy Kubę Wojewódzkiego na parapecie, który otwiera puszkę Pandory, by zaznać trochę szczęścia. Dlaczego? Arystoteles twierdził, że powinniśmy dążyć do szczęścia. I że to jest odpowiedzią na jakie pytania? Żyć, tak? Mhm, super. A powiedz mi, o czym mówi twoje płaczące rodzeństwo przy szafie przy oknie? O tym, że dzieci nie mogą zaznać pełni szczęścia. Mhm. Powiedz mi, co mówi twoja babcia przy lodówce? O tym, że dzieci nie mogą, że dzieci nie zaznały pełni życia, dlatego nie mogą być szczęśliwe. Mhm. Do pełni szczęścia potrzebne jest dłuższe życie. Okej, okay, świetnie, dobrze. Spróbuj po samych stacjach. Toaletka, czyli widzę barona, który odrzuca Pluto, ponieważ on mu zjada kosmetyki. To znaczy, że Arystoteles odrzucił nauki Platona. Mhm. Przy drapaku widzę Tuska, który wykłada Oreo i picie. I te koty się pytają, jak powinni żyć. Co oznacza, że Arystoteles zadawał sobie pytanie, jak powinien żyć człowiek. Mm-hmm. Przy oknie widzę Kuba Wojewódzkiego, który otwiera puszkę Pandory. Jest to odpowiedź Arystotelesa na swoje pytanie, czyli człowiek powinien dążyć do szczęścia, żeby być szczęśliwym. Przy komodzie widzę moje rodzeństwo, czyli twierdził, że dzieci nie mogą być szczęśliwe do końca. Mhm. I potem widzę przy lodówce moją babcię, która otwiera lodówkę i widzi pełnię księżyca, co oznacza, że dzieci nie zaznały pełni życia, więc nie mogą być szczęśliwe do końca, tylko dłuższe życie może tylko dłuższe życie jest
dwa razy szczęścia? No, to było coś takiego, że no, w pełni życia można doświadczać szczęścia, a wcześniej nie, prawda? Dokładnie. No super, czuję się jak na wykładzie filozofii, więc naprawdę nieźle. Powiedz mi od samego początku, czego dzisiaj się nauczyłaś o Arystotelesie? Albo znowu przeformułuję pytanie, czego się dzisiaj w ogóle nauczyłaś? O kim i jakie, tak? Jakie wartości? Dobra. Tak. Arystoteles powiedział, że jedna jaskółka wysyniczyni jest to z, pochodzi to z jego dzieła etyki nikomachejskiej. Mm-hmm. Urodził się w Macedonii w 384 roku przed naszą erą. Mm-hmm. Został nauczycielem Aleksandra Macedońskiego. Mm-hmm. Teraz był Jon Snow. Założył on szkołę w Atenach. Tak. O nazwie Lykeion, mm-hmm. czyli liceum. Tak. I stała się ona największym ośrodkiem nauki w całym Rzymie. Mm-hmm. Arystoteles odrzucił naukę Platona. Mm-hmm. Zadawał sobie pytanie, jak powinien żyć człowiek. Mm-hmm. Jego odpowiedzią na to było to, że ludzie powinni dążyć do szczęścia. Mm-hmm. Uznawał, że twierdził, że dzieci nie mogą zaznać w pełni życia, ponieważ nie mogą być w pełni szczęśliwe, ponieważ dzieci nie doznały pełni życia, a do pełni szczęścia potrzebne jest dłuższe życie. Mhm. Super. No w ogóle bez podpowiedzi, tak? Nie wiem, czy zamykałaś sobie oczy, czy patrzyłaś w jakiś punkt, jak sobie to kojarzyłaś? Po prostu patrzyłam się na stację. Po kolei, tak po prostu sobie chodzi. A, czyli pomagasz sobie jeszcze wzrokiem twoim. Tak. Bo ja nie mam przestrzeni, nie mam w ogóle takiej wyobraźni przestrzennej, więc dla mnie ważne jest patrzenie. Mhm, dobrze, jasne. Okej, to co, lecimy dalej? Tak. Dobrze, masz jeszcze troszeczkę paliwa? Mhm. Dobrze. Ja nie, że idzie tak łatwo, że mówię Boże. Cieszę się. Okej, mamy teraz tak. Szczęściem według Arystotelesa nie była krótkotrwała przyjemność, jak na przykład koncert, kino. To sobie teraz jako jeden punkt robimy. A eudaimonia, co może znaczyć rozkwit albo sukces? A eudaimonia, co może znaczyć rozkwit albo sukces, to osobno sobie zrobimy. Jest tego za dużo. Uważał, że naturą człowieka jest działanie rozumne, możność rozumowania i myślenia o tym, co należy zrobić. To nas odróżnia od zwierząt i wszystkiego innego. No i dobrze, i tak sobie zróbmy. Jest ciała nierozumne. Tak sobie zróbmy. O. Znowu mamy takich pięć tutaj kluczy. Dobrze, pięć stacji kolejnych, proszę. Dobrze. Co po lodówce? Mhm. Po lodówce jest blat. Możesz blat? Blat, da. Na początku na pewno jestem pewien, że tworzysz jeszcze takie stacje, które są takie bardziej łatwe do zauważenia. A jak będziesz sobie robiła kolejne pałace, zauważysz, że można zrobić czajnik, może zrobić kurczę, kubek od kawy, mikrofale, wszystko. Jak ja sobie myślę o moim zlewie na przykład, to wiesz, to mam tam o mojej kuchni, nie o moim zlewie. To mam to na przykład, nie wiem, zlew, kuchenkę, lodówkę, taki stoł jak na naczynia, takie jeszcze mam tam kafelki, okno, stolik, krzesło, taboret i to już tak trochę się mnoży, nie? Więc no ludzie, tak jakby nie musi być ogólnie blat, może być jakaś połowa blatu, na której jest kuchenka, połowa, na której jest jakaś mikrofala, whatever. Także na to się decydujemy. Okay, także lodówka. Tak. Na lodówce jest mikrofalówka. Mikrofalówka. Mhm. Potem jest stojak na. Obok lodówki jest stojak na naczynia. Naczynia, tak. Aha. Potem jest parapet. Tak. Bo ja mówię, że to jest parapet, no bo to jest taki. Na tym parapecie jest czajnik. Tak. Jest parapet. Potem jest. Czyli parapet z czajnikiem, tak? Powiedzmy. Tak, o, dokładnie, o, tak będzie lepiej. Potem jest taka szafka zawieszona na ścianę. Mhm.
ściany, potem list pęka. Okej, tu możemy już skończyć. No. Dobrze, super. Dobrze. W takim razie szczęściem według Arystotelesa nie była krótkotrwała przyjemność, jak na przykład koncert kino. Jakbyś sobie to skojarzyła? Ja mam ostatnio się uczyłam o epikurze i tam też było przyjemności. Tak, tak. Że powinniśmy sobie ważyć. I tam ja sobie skojarzyłam z czekoladą. Mm-hmm. I to mi się kojarzy. Przyjemność czekolada to jest takie moje nierozerwalne skojarzenie. Czy znasz kogoś, kto uwielbia słodycza? Ja. Uwielbiasz słodycze, okej. Okay. Tak, jak każda kobieta, ale... Nie ma problemu, żebyś też spróbowała zobaczyć siebie samą z trzeciej osoby. To będzie dla ciebie ciekawy, tak? Ciekawy trik wyobrażeniowy. Widzisz okay, tam Karolinę, która otwiera mikrofalę i mówi: o, jest czekolada, jest, wreszcie tutaj. Nikt mnie nie widzi, moje guilty pleasure, czekolada, ale się tak, nawpieprzam tak. Tego cukru z tej czekolady. Okej, okay. I... otwierasz ją właśnie, widzisz ją w mikrofalówce, nie? Czyli otwierasz mikrofalę, tam czekolada, takie dziwne skojarzenie. I czy to dla ciebie jest spoko? Tak. Czy to powie ci o tym, że szczęściem nie była krótkotrwała przyjemność, tylko... Ja bym napisała, że nastawiłam mikrofalę na krótki, na krótko, z tą przyjemnością czekoladę. A może coś bardziej widocznego, czyli na przykład to była... jakaś krótka część czekolady, czy nie wiem, tylko tabliczka taka złamana na pół na przykład? O, dokładnie. I będzie tak. I na przykład mówisz, a kapryszna czekolada, szkoda, że tak mało na przykład. Taka, że taka tak, mało. Tak, że tak krótka, taka krótka przyjemność, nie? Dobra. O. Czyli tak, Karolina otwiera mikrofalę, wyciąga z niej czekoladę i mówi: szkoda, że jest taka mała. O, okej. Okay. Dobrze. I to mamy przy mikrofalówce. Eudaimonia, tak się nazywa wartość, którą tutaj Arystoteles chce wprowadzić, czyli rozkwit albo sukces. Jak to możesz sobie wyobrazić? Coś ci się pojawia w głowie? Dlaczego? Od Euda. Tak, głównie. Aha, brzmi to ciekawie. Powiem ci, co ja mam, jak myślę o Eudaimonii. To jest... moja umiejętność wyrobiona na podstawie obserwowania takiego twórcy, który bardzo dużo tworzy takich obrazków na podstawie gier słownych z języka polskiego. Po prostu można przy tym tak się nagłowić, a nawet nie wie, co mu chodziło. Jest to rewelacja w ćwiczeniu wyobraźni. I widziałbym tutaj na przykład ktoś o imieniu Monika z Drobniale Monia. Moja mama się zowie. O, świetnie. Grasz z tą osobą w Koło Fortuny. I potrzebujesz literki i mówisz: Eudaimonia. Widzisz? Eudaimonia. Łapiesz? O mój Boże! To już jest taki Matrix o trochę, Boże. Nie? Jest trochę Matrix, ale według mnie nie, sensowny. A nie, to genialne. Ja bym w życiu nawet nie pomyślała o czymś takim. Mhm. Tak, no bo mówię, to na pewno jest związane mocno z moimi preferencjami, bo ja lubię takie gierki słowne, lubię takie rzeczy. Eudaimonia. Tak. Czyli na przykład, wiesz, jest to jak na naczynia i tam się odbywa program Koło Fortuny, kojarzysz pewnie, nie? Tam się gra o te literki i tak dalej i twoja mama tam gra w ten program, ty jesteś jej takim też graczem, tam współgraczem, czy jak to tam nazwać, i walczycie teraz, żeby tam wygrać coś i potrzebujesz literki i mówisz do mamy: Eudaimonia, eu. Nie? Na przykład coś takiego. Ma sens? Super. Ma sens. Okej. Okay. Dobrze. No to tak. Eudaimonia, mówi Karolina do mamy podczas gry w Koło Fortuny. I to się dzieje przy stojaku na naczynia. To można na tym stojaku na przykład jeszcze może widzieć jakieś literki na przykład, powiedzmy, chociażby, nie? Żeby sobie skojarzyć. Bardziej zwizualizować. Dokładnie. Parapet z czajnikiem. Co może znaczyć rozkwit albo sukces? Czyli eudaimonia znaczy rozkwit albo sukces. Może wyobraźmy sobie, że na parapecie są rośniki. Zbytają, bo to jest fajne. Albo sukces. Sukces. A powiedz mi, czy znasz jakieś takie roślinki... specyficzne, konkretne, i ja jak myślę roślinki, które miałyby być specyficzne, konkretne, to bym pewnie szukał jakichś pokemonów albo takich rzeczy. Ale może na przykład w LoLu na przykład są jakieś roślinki, ktoś to wygląda jak roślina. Jest taka postać? No jest, czyli jest na dwie postacie, które są drzewami. To myślę, że to by było mega. Tak? Rozkwitają ci na parapecie. Z tego czajnika mogą nawet wychodzić, nie? Dobra, to mam... te postacie się nazywają...
Oni są drzewami, roślinami. To jest Maokai i Ivern. Jak to napisać? Maokai, czyli my, a, o, k, a, i. Tak. Dobrze. Mhm. I Ivern, czyli i, v, e, r, n. Mhm. Maokai i Ivern rozkwitają na parapecie. I patrz, masz tutaj czajnik, to na przykład wychodzą, rozkwitają w ogóle z tego czajnika na przykład i mówią, mamy sukces, pojawiliśmy się z Lola w świecie rzeczywistym na przykład. Tak, o. Może o, być? Dobrze. Starał się. Rozkwitają z czajnika i mają sukces, bo wyszliśmy z Lola do rzeczywistości. Okej. Okay. Wszystko masz, tak? Jest okej? Okay? Dobrze. Uważał, że naturą człowieka jest działanie rozumne, możność, no tutaj miałaś też rozumnego rozumowania, myślenia o tym, co należy zrobić. Trochę to skróciłem. Uważał, że naturą człowieka jest działanie rozumne, możność myślenia o tym, co należy zrobić. I to jest szafka zawieszona na ścianie. Jakie masz tutaj skojarzenia? Coś ci świta? Jest działanie rozumne. Okej, okay. A powiedz mi, czy znasz jakąś osobę, która według ciebie zawsze postępuje racjonalnie, myśli logicznie? Tak. Kto to jest? Twój chłopak. Okej, okay. Mam nadzieję, że nie obrazi się, gdy wykorzystamy jego postać. Potraktujemy go tutaj jako osobę logicznie myślącą, rozumną, przy okazji bardzo fajną, bo najbliżej jest związaną z twoim własnym doświadczeniem. Mhm. Okej, okay. No to jest szafka zawieszana na ścianie. Czy wątek twojego chłopaka logicznie myślącego możemy połączyć z szafką na ścianie? Pewnie. Może nie sprząta. Myśli przy niej i może na przykład zastanawia się, czy ta szafka jest właściwie powieszona, czy ona tak powinna być pod tym kątem, tak. Czy nie spadnie na głowie Karolinie na przykład, gdy będzie coś tak, robiła, nie? No to ma sens. I to będzie nam mówiło o tym, że on myśli logicznie, rozumnie, jest to jego naturą. Gra? Działanie rozumne. Mhm. Dobrze. Zobaczmy, tak jak z poprzednim. Zobaczymy, czy skojarzy, dobrze, czy nie. Dobrze. Szafka jest właściwie powieszona, rozumuje, rozkminia, głowi się, bo to jego natura. Okej, okay, no i ostatnia z tych nowych naszych pojęć, to odróżnia nas od zwierząt i wszystkiego innego, przykuchęca. Myślę, że już takie mam nadzieję prostsze będzie. Zwierząt. Nie wiem, czy... Z poprawnym jeszcze raz ubranie skojarzenie z nami. To możemy zrobić tak, że Oreo zostawimy przy tusku, a Pixy damy tutaj. Tak. Dobra. O, tak, mamy Oreo przy drapaku dla kotów, a tutaj będzie Pixa. I co Pixa robi? Odróżnia. Może na przykład Pixa jest przy kuchence i mówi do ciebie, Karolina, ja jestem inna od ciebie. To jest on czy ona? Ona. Ja jestem zupełnie inna od ciebie, różnimy się albo coś w tym stylu. No to już jakby dostałem tobie, może coś ci wpadnie. Tak, nie będzie, że ona to... Mówi ludzkim głosem mówi takim. Mnie, tak, mówi do mnie ludzkim głosem. Wyobraźmy sobie, że jest Wielkanoc. Znaczy, że jest Wigilia. Dobra, dobra. Tak, dokładnie. I mówi do mnie ludzkim głosem. I że jestem inna niż ty. Mhm, spoko, to ma sens. Okej, okay, czyli Pixa z takimi pretensjami wręcz, z pretensjami mówi, ja jestem inna niż ty, Karolina. O, dokładnie. Masz to w głowie wszystko, tak? Jak ma taki tak, głos ludzki i tak dalej. Dobrze. Okej, okay, no to lecimy. Była teraz tak, taka ścieżka. Proszę zamknij oczy i... Przy mikrofalówce, właściwie w mikrofalówce, Karolina, widzisz siebie z trzeciej osoby, widzisz swoją postawę, swoje ciało,
otwiera mikrofalę, wyciąga z niej czekoladę i mówi: szkoda, że jest taka mała, szkoda, że to tak krótko trwa, no ale cóż, no jest to dobra przyjemność na tę chwilkę, nie? Bo szczęściem według Arystotelesa nie była krótkotrwała przyjemność, jak na przykład koncert, kino. I jesteśmy teraz przy stojaku na naczynia, a tam grasz z mamą w Koło Fortuny i mówisz: eudaimonia, eudaimonia. I mówi to Karolina do mamy podczas gry właśnie w Koło Fortuny, no bo nazywa tę wartością przeciwną do krótkotrwałych przyjemności Arystoteles eudaimonia, eudaimonia. Mamy parapet z czajnikiem. Z czajnika wychodzi Małka i Iwern, czyli te takie postaci roślinne z Lola, rozkwitają z tego czajnika i mają sukces, bo wreszcie wyszliśmy z Lola do rzeczywistości. Co może znaczyć rozkwit albo sukces? Takie są właśnie hasła związane z tą eudaimonią. Jesteśmy przy szafce zawieszonej na ścianie. Obserwuje ją Tomasz, twój chłopak. Myśli o tym, czy szafka jest właściwie powieszona, czy nie spadnie tej mojej ukochanej Karolinie na głowę. Rozumuje, rozkminia, głowi się, bo to jego właściwa natura. Dlatego, że Arystoteles uważał, że naturą człowieka jest działanie rozumne, możliwość myślenia o tym, co należy zrobić. I jesteśmy przy kuchence, a tam Pixa mówi ludzkim głosem z pretensjami do ciebie: jestem inna niż ty, Karolina. Dlatego, że Arystoteles uważał, że właśnie te cechy, czyli rozumność, myślenie, to nas odróżnia od zwierząt i wszystkiego innego. Jak twoja wyobraźnia? Wszystko widziałaś? Tak. Wszystko czułaś? Tak, czułam, tylko już czuję, że te skojarzenie z Tomaszem jest za mało mi mówi. Za mało ci mówi, dobrze. Tak. To co on może takiego jeszcze robić, żeby wyrazić to rozumne myślenie, powiedzmy? Może nie. Naturą człowieka jest, uważam, że naturą człowieka jest działanie rozumne. To jest okej dla mnie. Mm-hmm. Myślenie o tym, co należy zrobić. To może wypisuję jakieś podpunkty, co może zrobić, żeby lepiej tę szafkę powiesić? Albo mierzy tę szafkę jakąś linijką? Coś tam po prostu kombinuje przy tym. Albo dzwoni na przykład do fachowca i pyta się, co mogę zrobić, żeby tę szafkę lepiej powiesić, albo sprawdza tutoriale na YouTubie, jak to zrobić. Coś w tym stylu. Trzeba coś myśleć do tempu, bo tą drugą sprawdzę głupie. Dobrze, to powiedz mi, co cię bardziej przekonuje, że dzwoni do fachowca, że szuka tutoriali jakichś? Dzwoni do fachowca. Dobrze. Tylko, że tą naturę człowieka zostaw. Co tam było, że nie jestem. Tak, bo to mi się kojarzy. To czekaj, to tak, dzwoni do fachowca, by ogarnąć, co trzeba zrobić. Jego naturą jest rozumne myślenie, powiedzmy. Okej, okay, dobrze. No dobra, no to co? To lecimy, to kondensujemy. Powiedz mi, co by nam wychodziło z tego, z mikrofalówki. Dobra, tu wychodzi. Arystoteles stwierdził, że szczęście nie przyjmujemy przez krótkie trwałe przyjemności. Mm-hmm. Tak. Że prawdziwą szczęście osiągniemy przez eudaimonię. Mm-hmm. Co może oznaczać rozkwit lub sukces. Mm-hmm. Stwierdził, że musimy myśleć nad tym, co robimy. Bardziej, że jaki rodzaj myślenia nas cechuje? Rozumne. Mhm. Że powinniśmy... ciężko jest mi z tym skojarzeń. Mhm, dobra, to wróćmy sobie do niego. Dobrze, że to teraz wyszło. Widzisz, uważał, że naturą człowieka jest działanie rozumne, możliwość myślenia o tym, co należy zrobić. To może zamiast Tomasza jednak poszlibyśmy w stronę na przykład jakiejś natury. Coś, co jest naturalne. Tak, jakimiś takimi symbolami, żeby ja mogła... Pewnie. To co ci się kojarzy z naturą? Naturą? Matka natura? Matka natura. Tak. A jak widzisz matka natura? Jako... jak elfa. Jasna karnacja, jasne włosy, blond. Tak jakoś. Mhm, rozumiem. Czyli widzisz elfa jako naturę. Tak, tak naprawdę. No. Dobra, nie ma problemu. Elf, natura. No i ten elf patrzy się na szafkę zawieszoną na ścianie. I co takiego rozumnego ma w swoim myśleniu?
Na przykład mówi, że ta szafka, może, tak? Może będę widzieć elfa z mózgiem, bo mi się tylko z Okej, okay. Czyli elf trzyma mózg? Tak, elf trzyma mózg. Mhm. Uważam, że natura, która człowieka jest działaniem, myślenie o tym, co należy zrobić. Wiesz co, bardziej nie tylko myślenie, co możność myślenia, więc też sobie to tak zróbmy. A możność myślenia o tym, co należy zrobić. Uważał, że działanie rozumne. Zastanawiałbym się, może, na przykład... Co on powinien zrobić z tym mózgiem? No na przykład głowi się, co ja teraz mogę zrobić z tym mózgiem? Nie? No. Tylko czy będziesz miała zakotwiczenie z tą szafką zawieszoną na ścianie? No musiałby tam się gdzieś znajdować po prostu, nie? Ewentualnie. Może myślał, gdzie zawiesisz tą mózg. To ciężki, nie? No albo się A tam... A może rozbijmy to? Jeszcze raz? Uważam, tak? Może to rozbijmy. Uważam, że naturą człowieka jest działanie problemu. Rozumne. Dobrze. To wtedy będzie elf trzyma mózg, tak? No, załóżmy. No. Nie ma problemu, zróbmy sobie w ten sposób. To wtedy ta pixa musiałaby być dalej niż przy kuchence, według mnie. A inaczej. O, tak. Co masz po kuchence w razie czego? Zlew. Okej. I możność myślenia o tym, co należy zrobić. Okej. Okay. I co z tą możnością... Dobra, i tak. Jak sobie widzisz... Właśnie, jakie jest twoje skojarzenie z naturą człowieka? Bo mi się podobają twoje skojarzenia łatwiej, łatwiej i łapie. Natura człowieka, natura człowieka. Nie wiem, czy by ci przyszło to do głowy, bo z naturą mi się kojarzy Shakira, bo ona zawsze ma naturalną twarz bez makijażu. Ona tańczyła w ogóle w takim... ona tańczyła zawsze na takiej... Albo też tańczyła w takich naturalnych okolicznościach, powiedzmy, tak. Przyrody. Nie? Więc Shakirę widzę jako osobę, która nie ma makijażu, jest naturalna zawsze, a to głównie przez to, widzę jako naturę. Nie? A ja lubię kojarzyć zawsze takie abstrakcje z konkretnymi postaciami, więc mi to bardzo pasuje. Ale jak widzisz elfa jako natura, też nie ma problemu. Co nic w stanie dosyć. Okej, czyli mamy Shakirę, na pewno. Bo ja sobie wyobrażam, że jest z makijażu. Dobrze. Wybrałam sobie tą naturę. Dobrze, czyli Shakira w jakimś naturalnym krajobrazie, tak? Mhm. Gdzieś tam w twojej kuchni. Też sobie napiszmy w naturalnym krajobrazie w twojej kuchni. Dobra, i co ona robi? Uważasz, że jest działanie rozumne. O, to ja może też tutaj to usunę już, bo tego nie potrzebujemy. Ja bym widział Shakirę, która coś liczy na kalkulatorze. O, działanie rozumne. Tylko musisz pamiętać, że nie wiem, ona może na przykład siedzieć w tej szafce zawieszonej na ścianie. Siedzieć w szafce. Gdzieś tam jest zaklinowana i tak sobie liczy coś na kalkulatorze. Albo robi teledysk. Albo robi teledysk z tej, dobra, właśnie, dokładnie. I tam są jakieś takie naturalne rzeczy, jakieś tam pnącza, jakieś tam roślinki i tak dalej. W naturalnym krajobrazie zaklinowana w szafce liczy coś na kalkulatorze. Nowy teledysk. Ma sens? Dobrze, słyszysz, jak Shakira śpiewa, jak tam się buja w tym wszystkim, tak? Dobrze. Okej, okay, no i mamy tę możność myślenia o tym, co należy zrobić. Możność myślenia o tym, co należy zrobić. Ktoś, kto dobrze przewiduje, ktoś, kto jest dobrym strategiem, jakiś Napoleon, jakiś Napoleon, trener. Napoleon, od razu Napoleon. Widzisz Napoleona? Widzę. Na 100%? Przy kuchence? Przy kuchence. I co on robi? Coś wylicza, coś, jakieś strategie buduje... Opracowuje plan natarcia na wroga. Opracowuje plan natarcia na wroga. Czyli co tu zrobić, żeby wygrać? Żeby wygrać. Okej, okay, śmiga, fajnie. Co widzisz w zlewie? W zlewie widzę Pixa. Pixa i krzyczy, ja jestem inny niż ty. Tak, to fajnie. Czy odróżnia nas od wszystkiego innego. Okej, okay, dobra. No to co, spróbujmy sobie w takim razie jeszcze raz. Ja usuwam teraz w tym momencie kolumnę z pojęciami i proszę cię, żebyś powiedziała mi na podstawie mikrofalówki, czego się nowego nauczyłaś. Jasne. Od początku.
Arystoteles stwierdził, że krótkotrwałe przyjemności, że nie śmieniem szczęścia przez krótkotrwałe przyjemności. I widzę tam mnie z czekoladą. Tak. Krótką. Widzę potem czysto jak naczynia koło fortuny. Koło fortuny i to znaczy, że powinniśmy dążyć do eudaimonii. Czyli oznacza to rozkwit i sukces. Arystoteles stwierdził, że naturą człowieka, jest działanie rozumne. Działanie rozumne. Możność rozumnego. Nie. No coś takiego w przyszłości, nie? Przyszłość. Czyli możność myślenia, co mamy zrobić. Coś takiego, dokładnie, tak, tak. Co mamy zrobić. Tak. I potem to odróżnia nas od zwierząt i wszystkiego innego. Świetnie. Okej, to powiedz mi na podstawie samych stacji. Okej. Mikrofalówka. Mam mówić, co to znaczy, czy od razu czy mam mówić, możesz, możesz mówić od razu, co znaczy. Okej, dobra. Bardzo to stwierdził, że aby osiągnąć szczęście, nie powinniśmy czerpać to z krótkotrwałych przyjemności. Tak. Powinniśmy dążyć do eudaimonii, czyli jest to rozkwit lub sukces w tłumaczeniu. Tak. I uważał, że naturą człowieka jest rozumne działanie. Rozumne działanie. Możność. Tak. Możność myślenia o tym, co się robi. I tak też przyszłościowo, co się też. Tak. Co się wydarzy. No tak, co się będzie robiło też, nie? Co się będzie robiło. To odróżnia nas od zwierząt i wszystkiego. Okej. Chciałbym, żebyś teraz zamknęła swoje oczy. Ja w ogóle wyłączam kolumnę i prosiłbym ciebie, żebyś zrobiła sobie ścieżkę od samiutkiego początku, chronologicznie idąc aż do ostatniej stacji, do tego zlewu. Dobra. Zamkniętymi oczami, bez wspomagania się patrzeniem na swoje mieszkanie. I chcę, żebyś odpowiedziała mi na jedno otwarte, ważne pytanie. Powiedz mi, czego dzisiaj się nauczyłaś? Konkretnie opisz mi to wszystko. I powiedz mi tylko wyłącznie pojęciami. Bez skojarzeń. Pojęciami. Tak. Bez skojarzeń. Dobrze. A więc Arystoteles powiedział, że jedna jest sztuka wiosennej, czyli i pochodzi to z jego dzieła nikomachejskiego, z etyki nikomachejskiej. Tak. Urodził się w Macedonii w 384 roku przed naszą erą. Był nauczycielem Aleksandra Macedońskiego. Założył swoją szkołę w Atenach. Lykeion, czyli po łacińsku liceum. Stała się ona największym ośrodkiem nauczania w starożytnym Rzymie. Arystoteles odrzucił nauki Platona. Zadawał sobie pytania, jak powinien żyć człowiek. Jego odpowiedzią było dążyć do szczęścia. Twierdził, że dzieci nie mogą osiągnąć pełni szczęścia, ponieważ dzieci nie osiągnęły pełni życia, dlatego nie mogą osiągnąć szczęścia. Do osiągnięcia szczęścia potrzebna jest dłuższe życie. Potem twierdził, że trwałe przyjemności nie powinny być naszym wyznacznikiem szczęścia. Tak. Twierdził, że powinniśmy dążyć do eudaimonii, tak. Czyli po łacińsku to znaczy albo rozkwit
albo sukces. Tak. Twierdził, że naturą człowieka jest działanie rozumne, możliwość myślenia o tym, co się chce zrobić. To odróżnia nas od zwierząt i wszystkiego innego. No nieźle, pani profesor. Podoba mi się. Bardzo fajnie. No, świetnie. I patrzyłam. No jestem naprawdę pełen podziwu. Rewelacja. A w ogóle zastanawiałem się, czy coś pominęliśmy. Mam wrażenie, że... Chociaż nie, chyba w porzo. Bałem się, że chronologicznie mieszamy, tak. Wiesz co, 384 i urodził się w Macedonii, ale nie wiem, czy mam rację, czy nie. Miałem wrażenie, że szybciej idziesz do łóżka niż do komody. Wiem. Ale i tak zawsze mówisz to bezbłędnie, tylko po prostu wydawało mi się, że najpierw zaczynałaś od 384, zamiast od urodził się w Macedonii. Tak? To nie jest żaden błąd, tylko po prostu wydawało mi się, że może gdzieś w twojej ścieżce coś się zamieniło miejscami na chwilę ze sobą, ale... A może... Sądził, że do naszej eudaimonii przyczynić mogą się rzeczy, o których nawet nie mamy pojęcia, na przykład takie, które wydarzą się po naszej śmierci. Według mnie jest to długie w budowie, ale na tyle obrazowe, że wystarczy nam jako jeden klucz. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie, czy nie. Jak zwiększyć swoje szanse na eudaimonię? Rozwijaj dobry charakter. Musisz kontrolować swoje emocje. To droga do słusznego postępowania. Dobrze, to ja bym zrobił tak. Rozwijaj dobry charakter. Kontroluj emocje. Nie wiem. Mogę sobie dopowiedzieć, że to jest droga do słusznego postępowania. No i to jest jakby zwiększenie prawdopodobieństwa na eudaimonię przez te rzeczy, nie? Tak. I te też możemy w sumie skrócić. Rzeczy, o których nie mamy pojęcia. Na przykład... No i w sumie dobra, tyle. Więc fajnie, nawet sobie to skróciliśmy. Okej. I mamy jeszcze tak. Człowiek to istota społeczna, musimy umieć żyć z innymi. Możemy sobie też to zrobić osobno. Potrzebny nam system prawny, który wziąłby w karby. Ja nie znam tego określenia, powiem ci, w karby. Pierwszy raz słyszę. No, ciężko to opisać, ale wiadomo. Okej, ale ty już tego używasz, tak jakby? Znaczy to jest po prostu w książce. Bo ważną rzeczą jest właśnie to, żeby jak coś sobie konwertujesz z książki, używać swojego języka. Nawet jak przeklinasz, nawet jak mówisz jakieś takie głupkowate słowa czy coś, ale ty je lubisz, ty je uważasz za fajne, ja bym tak to robił generalnie, nie? Więc jak byś sobie zdefiniowała w karby? To wziął w... Czyli nam system, który by... Regulowałby, nie? Coś takiego chyba. Mhm. Który regulowałby ciemną stronę naszej natury. Żyjemy razem i musimy szukać szczęścia we współdziałaniu z innymi. Czyli tak sobie napiszmy. Szukajmy szczęścia we współdziałaniu z innymi w dobrze zorganizowanym państwie. Dobra, zróbmy tak. O. Dobra, to jest ile? Raptem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeszcze tak 8 stacji byśmy sobie zrobili. Myślę, że będzie idealnie. Dobrze, ja sobie to kopiuję w takim razie naszego Excela. Problem jest w tym, że brakuje mi stacji. Wcale nie, zaufaj mi. Będzie dobrze. Dobrze, co mamy po zlewie? Zlewie mogą być naczynia, bo to jest też... Boję się, że będzie samo co z biurkiem i komputerem. Tak? Tak. Ale może obok zlewu masz jakieś kafelki, szafeczki, haczyki, kosz na śmieci? Zlew? O, kosz na śmieci. No to kosz na śmieci. Super. Kosz na śmieci, tak. Potem mam znowu jedną następną szafkę, ale w ścianie. Szafka w ścianie, ale jest taka specyficzna, że na pewno ona odróżnia się od innych rzeczy. Jest kompletnie inna. Szafka w ścianie. Co dalej? Te zasoby są do pokoju. Do pokoju. A nie masz łazienki, jakichś innych pomieszczeń tam? Mam łazienkę, ale łazienka jest przy wejściu. Pominęłam.
Okej, okay, no to wiesz, trochę zaburzymy chronologię, ale nic się nie stanie. Możemy po prostu, wiesz, jesteśmy przy szafce w ścianie i nagle mówimy, kurde, muszę iść zrobić siku na przykład, nie? Idę do łazienki. Dobra, przyjdziemy. Pralka. Tak. Pralka. Szafka niby znowu jest, ale... Zaczyna się od pralki na pewno, tak? No chronologia? Tak, po prawej. Prawy z pralka. Co dalej? Potem jest, no, ubikacja, może nie być ubikacja. Tak. Potem jest lustro. Tak. Parapet. Parapet. Bez czajnika. Bez czajnika. Tak. Muszę wziąć parapet z kosmetykami. Dobrze. I wanna. Wanna. Jeszcze jedna jakaś stacja. Dywan. No i co narzekasz, że nie masz stacji? Patrz, jakie masz duże mieszkanko. Rewelacja. Bardzo. Ja mam kawalerkę też, więc spoko. A dobrze, więc tak. Rzeczy, o których nawet nie mamy pojęcia, takie, które wydarzą się po naszej śmierci. Co ci się kojarzy ze śmiercią? Kojarzy mi się albo czaszka. Czaszka taka super. Piracka, bo już też użyłam w Sokratesie. Czaszka piracka. I patrz, otwierasz kosz na śmieci, a tam czaszka piracka i co tu robi czaszka piracka, nie? I takie przerażenie w twoich, gdzieś tam w twoim ciele nastąpiło. Ma sens? Tak. Dobrze, czyli kosz na śmieci, czaszka piracka, mówicie o tym, że śmierć. No i ze śmierci wydobywamy to, że na eudaimonię wpływ mogą mieć nawet te rzeczy, które wydarzą się po śmierci. Czy to ci wszystko odtwarza, czy potrzebujesz czegoś jeszcze? To rzeczy chciałam, bo rzeczy. Muszę się tak zahaczyć o początek. Okej, okay, rozumiem. To może wyobraźmy sobie, że w koszu na śmieci jest pełno rzeczy i też ta czaszka piracka. Dobrze, czyli tak, w koszu jest pełno rzeczy. I znajduje tam tą Karolina piracką. Nagle znajduje tam czaszkę piracką. Okej. Okay. I to nam mówi o tym, że rzeczy, o których nawet nie mam pojęcia, takie jak właśnie co to się wydarzy po śmierci. Dobrze. Rozwijaj, tam miał być dobry charakter w sobie, nie? Szafka w ścianie, rozwijaj sobie dobry charakter. Rozwijaj, to mi się kojarzy z taką roślinką, znaczy jak wiesz, w tej bajce ja się ogłosiłam, jak się ta fasola rozwija. Rozwijaj w sobie dobry charakter. Kto ci się kojarzy najbardziej z ludzi, tutaj bym tak sugerował, z osób, które mają dobry charakter? Celebryci, postaci z bajek, filmowe jakieś znaczy, postaci, albo twoje bliscy? Taką z mojego otoczenia kojarzy się mi z moją koleżanką z pracy, która już w celu mnie pracuje. I ona była właśnie dla mnie taką motywacją, bo właśnie mówię, Boże, chciałabym być jak ona. I on mi się kojarzy z takim dobrym charakterem. I jak ma na imię? Martyna z dobrym charakterem wyrasta z takiej fasoli. Tak. Z szafki w ścianie. Masz to w głowie na pewno? Tak. Dobrze. Kontroluj emocje przy pralce. Albo w pralce, albo na pralce. Na pralce. Może tak, że jakby kontrolowanie emocji jest ściśle związane jakby z obszarem moich nauk, więc może wyobrażam sobie siebie, że muszę kontrolować swoje emocje, bo pralka się zepsuła. Okej, czyli pralka się zepsuła, a ty mówisz sobie, spokój Karolina, jest okej. Tak, dokładnie. Okej, dobra. Karolina uspokaja swoje emocje po tym, jak zepsuła się pralka. Jest spoko? Dobrze. Człowiek to istota społeczna, ubikacja. Człowiek to istota społeczna. Ja to, człowiek to istota społeczna, ja to pamiętam, bo ja to często używałam w swoich wypowiedziach, więc to nie jest takie, tylko muszę to z ubikacją jakoś połączyć. Człowiek to istota społeczna. A co widzisz jako człowiek to istota społeczna? Taką osobę, która lubi się spotykać z ludźmi. Ja właśnie bym takiego ekstrawertyka tutaj widział. A tak, znasz taką osobę? Znam takich parę, kojarzę, że cały czas musieli z kimś być. Nigdy jakby nie potrafili sami ze sobą żyć, tylko trzeba innych ludzi. To może taka jedna najwyraźniejsza osoba z tej grupy?
to niech będzie Ania. Okej, to Ania gdzieś tam na desce od twojej toalety sobie siedzi i co może robić? Może śpiewa coś? No, może śpiewa. Na desce toaletowej i wesoło śpiewa. I ona ci mówi o tym, że jest tą istotą społeczną, taką, która musi żyć z innymi, nie? Dokładnie. Dobrze. I ma, jesteśmy teraz przy lustrze. Musimy umieć żyć z innymi. Może na przykład ktoś to mówi do tego lustra właśnie taką kwestię, że musimy umieć żyć z innymi ludźmi, nie? I musimy się zastanowić, kto to może być. Może ktoś, kto albo umie, albo wręcz przeciwnie, nie umie żyć z tymi innymi ludźmi, właśnie się na przykład tego uczy. Może coś takiego. Musimy umieć żyć z innymi ludźmi. Może pójdźmy w stronę rebusów? A żyć, na przykład... Żyć to jest tak, że w Wiedźminie co za żyć, czyli ja to sobie kojarzę z tyłkiem. Zawsze żyć mi się kojarzy z tyłkiem, bo żyć to tak. Też tyłek. Na Śląsku, tak, tak, na Śląsku też tak mówimy na tyłek. Tak, dokładnie. Co za żyć. No to może patrz, no to na przykład jest lustro i Geralt mówi do siebie, patrząc się na swój tyłek, musimy umieć żyć z innymi ludźmi. Bo on w sumie bardzo aspołeczny. Okej, dobra. No to tak. Geralt ogląda w lustrze swoją żyć. I mówi, że musi nauczyć się żyć z innymi ludźmi. Dobra, super. No to jeszcze trzy ostatnie. Potrzebny nam system prawny, który regulowałby ciemną stronę naszej natury. Mam tu już jakiś pomysł wstępny. System prawny. No, powiedz. Ciemna strona mocy dla mnie to jest Lord Vader z Star Warsów. Kojarzysz tę postać? Tak. A system prawny, kodeks prawny. Lord Vader czyta kodeks prawny przy parapecie z kosmetykami. Tak bym to widział. Bo ciemna strona naszej natury, no to jest dla mnie Lord Vader. System prawny to jest dla mnie kodeks jakiś karny, prawny i coś takiego musiałoby w tym być. Tak bym to widział, ale może masz swój pomysł. Że Lord Vader czyta system prawny. Tak. Okej, okay, niech będzie. Dokładnie. To jest akurat takie dosyć. No dobra, no to Lord Vader czyta kodeks prawny i to jest parapet z kosmetykami. No na tym siedzi, jest przy tym... Tak. Jak to wygląda? Siedzi czy jest przy nim po prostu? Siedzi i sobie machał nóżkami. Siedząc i machając nóżkami na parapecie z kosmetykami. Możesz sobie też wyobrazić, że na przykład je zrzuca z tego parapetu przez to machanie i skakanie i tak dalej. Dobra. Szukajmy szczęścia we współdziałaniu z innymi. Wanna. Współdziałanie z innymi. Szczęście. Eudaimonia. Kto może lubić taki, wiesz, teamwork, pracę zespołową, współdziałanie z innymi i widzi w tym szczęście na przykład? Może jakaś twoja szefowa, jakiś szef, który jest fajnym takim motywatorem dla zespołu, szuka w tym zawsze szczęścia. Albo ktoś taki z przestrzeni publicznej, kogo uważa za taką osobę. A ty masz kogoś? Na przykład jakiś taki... z przestrzeni publicznej to na przykład Mateusz Grzesiak, który mówi szukajmy szczęścia w współdziałaniu z innymi. Nie wiem, szukajesz Grzesiaka, taka postać z psychologii bardziej. Ktoś taki, wiesz, kto nawołuje do tego na przykład publicznie. A może się bardziej kojarzy z Owsiakiem, bo on... Albo Owsiak, mega też, super pomysł. Czyli Owsiak robi wielką orkiestrę w twojej wannie. Tak. Szukajmy szczęścia we współdziałaniu i tak jeszcze jąka swoim stylem, we współdziałaniu z innymi na przykład mówi, nie? Coś takiego. Tak, dokładnie. Tych swoich czerwonych spodnie. Taki sposób, jaki on to zawsze robi. Dokładnie. Owsiak nawołuje do szukania szczęścia we współdziałaniu z innymi w wannie. Dobra. No i ostatnia, jesteśmy przy dywanie. W dobrze zorganizowanym państwie. Z czym to się może kojarzyć? Na pewno nie z Polską. Okej. Ale dobrze zorganizowany państwo kojarzy mi się z Niemcami. Okej. Angela Merkel? No, nie będzie.
I co może robić na tym dywanie? Z tą organizacją? Układa może, organizuje... Może układa puzzle na przykład. O, układa. Super, bardzo fajne skojarzenie. Układa puzzle na dywanie. Super, no to mamy wszystko. Dobra. Tylko teraz tak, pamiętaj, że my to trochę streściliśmy i w tych wszystkich punktach, aha, czyli na przykład kontroluj emocje, rozwijaj w sobie dobry charakter, człowiek to jest to społeczna, to wszystko ma nam mówić o tym, że te cechy pomagają nam w utrzymaniu eudaimonii. Pamiętasz o tym? Dobrze, dobrze. No, okej, no to w takim razie co? Jedziemy sobie od zlewu, zamknij proszę oczy. Od kosza na śmieci jedziemy. Więc tak, przy koszu na śmieci, a właściwie w koszu na śmieci szukasz jakieś tam rzeczy, jest pełno rzeczy, ale znajdujesz w końcu czaszkę piracką, dlatego że rzeczy, o których nawet nie mamy pojęcia, na przykład takie, które się wydarzą po naszej śmierci, mogą mieć właśnie wpływ na eudaimonię. Teraz tak, jesteśmy przy szafce w ścianie, a tam Martyna wyrasta z takiej dużej fasolki, rozwija się. Z dobrym charakterem to jest osoba oczywiście. I chodzi o to tutaj, że rozwijanie w sobie dobrego charakteru pozwoli nam utrzymać tę właściwą eudaimonię. Jesteśmy na pralce, a tam ty, jako Karolina, uspokajasz swoje emocje po tym, jak zepsuła się pralka. Mówisz do siebie, o spokój, Karolina, będzie okej, ona się jeszcze naprawi, zaraz będzie fachowiec. Na ubikacji siedzi twoja bardzo dobra koleżanka Ania. Ona siedzi na tej desce toaletowej i wesoło sobie śpiewa i mówi, człowiek to istota społeczna, ja jestem też taka społeczna, jestem taka ekstrawertyczna, lubię ludzi, uwielbiam ludzi, uwielbiam ludzi. Tak sobie śpiewa i jest super, jest wesoło. I też patrzy na ciebie, jak tę pralkę naprawiasz, mówi ci, wszystko będzie dobrze, musimy żyć razem, nie? I na tej zasadzie. Przy lustrze widzimy Geralta, który ogląda się w tym lustrze, mówi, że ma ładną żyć, tak to pospolicie się sobie ujmuje, ale potem też mówi, że musi nauczyć się w końcu żyć z innymi. No bo właśnie musimy się nauczyć żyć z innymi ludźmi, żeby utrzymać tę eudaimonię. Na parapecie z kosmetykami jest Lord Vader, który czyta kodeks prawny, siedząc i machając nóżkami na parapecie z kosmetykami, bo potrzebny nam jest system prawny, który regulowałby ciemną stronę naszej natury. W wannie jest Jurek Owsiak, który nawołuje do szukania szczęścia we współdziałaniu, robi to właśnie w wannie, bo żeby właśnie eudaimonię utrzymać, musimy szukać szczęścia we współdziałaniu z innymi i na dywanie Angela Merkel układa puzzle, dlatego że ona nam się kojarzy z Niemcami, tobie się kojarzy to z dobrze zorganizowanym państwem, dokładnie, więc musimy wszyscy żyć w dobrze zorganizowanym państwie, aby to wszystko, co optymalne dla nas, utrzymać. No i jak to widzisz? Czy coś zmieniamy? Spróbujemy i zobaczymy. Okej, okay, no to dawaj. Lecimy na podstawie skojarzeń i stacji. Dobrze. Szafka w ścianie. Okej, okay, już mi to jest. Martyna z dobrym charakterem wyrasta. Rozwijaj w sobie dobry charakter. Mm-hmm. Żeby osiągnąć eudaimonię, musimy rozwijać sobie dobry charakter. Tak. Panować nad swoimi emocjami. Człowiek to istota społeczna. Musimy nauczyć się żyć z innymi ludźmi. System prawny potrzebny jest nam do trzymania w ryzach ciemnej strony ludzi. Mhm. Pana. Szczęście osiągniemy poprzez współpracę, współdziałanie z innymi ludźmi, mm-hmm, w dobrze zorganizowanym państwie. Super, dobra. I powiedz mi teraz na podstawie samych stacji. Dobra. Widzę tam szybkę. Czyli do eudaimonii musimy rozwijać sobie dobry charakter, panować nad swoimi emocjami. Tak. Ubikacja. Człowiek to istota społeczna. Musimy nauczyć się żyć z innymi ludźmi. Tak. Ludźmi. Potrzebny jest nam system prawny do trzymania w ryzach ciemnej strony człowieka. Tak. Musimy nauczyć się współdziałania z innymi. Tak. Musimy czerpać
rady z współdziałaniem z innymi w dobrze zorganizowanym państwie. Dobrze, świetnie. No to teraz tak. Ostatnia taka sesja powtórkowa. Prosiłbym, żebyś zamknęła oczy i opowiedziała mi o tym, czego dzisiaj nauczyłaś się ogólnie. Odpuszczam. Tak, same pojęcia. Spróbuj. Dobra. Zamknięte oczy, pamiętaj. Tak. Arystoteles. Arystoteles powiedział, że jedna jaskółka wiosny nie czyni. I to pochodzi z jego etyki, z jego dzieła etyki nikomachejskiej. Urodził się w Macedonii w 384 roku przed naszą erą. Był nauczycielem Aleksandra Macedońskiego. W Atenach założył swoją szkołę w Keion, czyli po łacińsku to znaczy liceum. Tak. I była ona największym ośrodkiem nauczania w starożytnym Rzymie. Tak. Czy to Aleccę? Arystoteles odrzucił naukę Platona. Twierdził, że aby odpowiadał na pytanie, jak człowiek powinien żyć, aby osiągnąć szczęście. Co dalej było? Jaka sytuacja? Para popłynęła. Sądził, że dzieci nie mogą osiągnąć pełni szczęścia, że dzieci nigdy nie będą w pełni szczęśliwe, ponieważ do pełni szczęścia potrzebny jest, ponieważ nie dostały pełni życia i potrzebne jest dłuższe życie do poznania szczęścia. Sądził, że powinniśmy dążyć do eudaimonii, czyli po łacińsku to oznaczało to samo co sukces lub rozkwit. Twierdził, że naturą człowieka jest rozumienie tego, co się robi. Rozumne działanie. Możliwość planowania tego, czego się zrobi. Tak, takiego myślenia o tym, nie? Tak, dokładnie. I to odróżnia nas od zwierząt i wszystkiego innego. Rzeczy takie jak śmierć. No właśnie, co one powodują? Czy mają wpływ na coś? Sądził, że rzeczy takie jak śmierć też mogą się przydarzyć w naszej eudaimonii. Czyli takie jakby niematerialne, nienamacalne, nie? Tak, dokładnie. Aby dążyć do eudaimonii, powinniśmy rozwijać sobie dobry charakter, kontrolować swoje emocje. Człowiek to istota społeczna. Nauczyć się żyć w zgodzie z innymi. Powinniśmy odnajdywać szczęście w współdziałaniu z innymi. Potrzebny jest nam kodeks prawny, aby trzymać w ryzach ciemną stronę ludzi. A powiedz mi, bo jeszcze kodeks bardziej trzymał Lord Vader, a czy to nie było bardziej słowo system jednak? System?
A, potrzebny mi... A, potrzebny nam tak, jest bo, dowód, tak, bo jako tak? ten kodeks symbolizował system prawny, nie? Ale no tak, generalnie zrobiłaś wszystko w porządku, no bo system zawsze trzyma ze sobą jakiś kodeks, tak. Ale gdyby być bardziej precyzyjnym, to powiedzielibyśmy, że system. No ale szanowna pani profesor, no wykład bardzo mi się podobał. Jestem pełen podziwu. I tak jak za... Ja słyszę też. Możemy zauważyć na pewno to, że nie trwa to jakoś tak na zasadzie, że 5 minut i wszystko umiesz. Ja też zawsze staram się odwolić od myślenia, że szybka nauka jest to bardziej efektywna nauka niż szybka. Zawsze staram się tak mówić. Tak. Natomiast też powiem ci uczciwie, że tego typu praktyka, jak robisz tak z pałacu na pałac, z pałacu na pałac, z pałacu na pamac, na pałac, to później to się staje dużo szybsze. Tego typu rzeczy, które robiliśmy teraz, być może zrobiłabyś w czasie, który wynosiłby 50% tego, co teraz przeszliśmy razem. Więc naprawdę bardzo fajnie ci poszło, jak na taki pierwszy, dłuższy raz. Zwykle ja mam też czasami takie sytuacje, że ktoś faktycznie nie potrafi za bardzo skleić tych skojarzeń. Szybko mu to wypada z głowy, u ciebie bardzo fajnie. No bardzo mi się podoba, jak to wyszło i twoja współpraca, no, i też, że się skupiłaś. Nic się nie rozpraszało. Ja pozwolę sobie też jeszcze zrobić ci taki szybki egzamin, jakbyś mi powiedziała. Wyobraź sobie, że jesteś moim nauczycielem i ja zostaję u ciebie na 5 minut na lekcji, żeby jeszcze się o coś ciebie dopytać. I powiedz mi tak, pani profesor, gdzie się urodził ten Arystoteles? Macedon. A pamięta pani może, który to był rok? 384. Okej, dzięki, zapisuję sobie. A co to właściwie znaczy ta eudaimonia? Czyli albo nie ma bezpośredniego tłumaczenia, ale w łacińskiego oznacza to albo rozkwit, albo sukces. Jasne, bardzo dziękuję. A rozumiem, że co na przykład Arystoteles mówił o takiej krótkotrwałej przyjemności? Że nie powinniśmy dążyć do krótkotrwałej przyjemności. Nie powinniśmy szukać szczęścia w krótkotrwałych przyjemności. Jasne. A czy do tej eudaimonii się przyczyniają tylko takie rzeczy namacalne z rzeczywistości, czy coś takiego duchowego bardziej też? Na eudaimonii też mają wpływ rzeczy, które wydarzą się po naszej śmierci. O, okej, ciekawe. I co na przykład o tej jeszcze eudaimonii mówił ten nasz Arystoteles? Że eudaimonię możemy rozwijać poprzez rozwijanie naszego dobrego charakteru, przez kontrolowanie swoich emocji. Aha. A według Arystotelesa człowiek to jest taka istota raczej samodzielna, która musi sobie szukać sama szczęścia, czy też na odwrót? Jest istotą społeczną, która powinna szukać szczęścia w współdziałaniu z innymi i czerpać z tego przyjemność. A jeśli mówimy o aparacie państwa, to czego potrzebujemy, żeby taką optymalną atmosferę utrzymać? Potrzebujemy dobrego systemu prawnego, który trzymałby w ryzach ciemną stronę, ciemną naturę, dobrze zorganizowaną. Pani profesor, jestem bardzo pani wdzięczny. No, dużo się dowiedziałem dzięki pani o tym przedmiocie. A proszę bardzo. To, co teraz zrobiłem, to taki zamysł, aby zrobić taki sobie szybki egzamin, szybką powtórkę. Jak uczysz się czegokolwiek i masz tam już 30-40 pojęć nawałkowanych w głowie, warto zrobić sobie taki właśnie taką imitację, że niby sama siebie przepytujesz albo koledze tłumaczysz na przykład, ej, to polega na tym i na tym. Robisz siebie taką metodę nauczyciela, jak kiedyś Radek Kotarski powiedzmy w książce pisał. No, to jest bardzo, bardzo praktyczne, super to działa i też jest dobrą metodą powtórkową, gdyby ktoś się zastanawiał, co robić, żeby to powtarzać, to według mnie właśnie takie wyrywkowe testy, czy pytanie ogólne, czego dzisiaj się nauczyłem, wypisywanie pod takim hasłem tego, co się nauczyliśmy, albo wręcz mówienie komuś tego na głos, tak jak ty mi teraz to zrobiłeś. Nie? To, co bym chciał od ciebie jeszcze, Karolino, to żebyś spróbowała sobie odtworzyć całą tę ścieżkę albo jeszcze dzisiaj przed snem, albo jutro rano, jak wstaniesz, i żebyś dała mi znać gdzieś tam przez medium internetowe, jak ci to poszło, czy dalej ci się to trzyma w głowie, czy cała ścieżka jest świetna i prosta do odtworzenia, czy są tam jakieś braki, czy ewidentnie jakieś skojarzenie gdzieś tam nie dało rady, czy ta Shakira jest lepsza niż Elf i tak dalej, żebyś mi to po prostu ładnie wyłożyła, i też będę wdzięczny za informację zwrotną i zobaczę, jak ci to zostało w pamięci. No i co? I tak naprawdę udało nam się całą twoją notatkę dzisiaj wgrać. Tak jak mówię, trochę na tym spędziliśmy, ale jestem pewien, że przy twoich umiejętnościach spokojnie sobie ten czas będziesz oszczędzała przy kolejnych podejściach, nie? I też będziesz umiała więcej przestrzeni znaleźć w tych pałacach, bo jak widzisz, nie musi być tylko zlew, może być też kosz na śmieci później i tak dalej, więc nawet może być później lampa, może być coś na ścianie, wszystko, nie? Trochę mi
mi to usystematyzowało, jak to powinno wyglądać. Mm-hmm. Nie widziałam do końca, jak to robi się, teraz już wiem mniej więcej, mm-hmm. jak mam wzór przede wszystkim. Jasne, ja tobie też pięknie dziękuję, że pozwoliłaś na nagranie, żeby też inne osoby dowiedziały się, jak to można robić, bo na twoim przykładzie zawsze lepiej pokazać, niż właśnie gdybym ja sam tutaj coś przy tym Excelu dłubał, bo ja sam siebie znam dobrze, a nie wiem na przykład, jakim mózgiem operujesz ty jako moja słuchaczka czy mój odbiorca, więc super, że dałaś mi tę szansę i że się zgodziłaś na to. No to co? No to z mojej strony myślę, że będzie chyba wszystko. Jeśli chodzi o takie powtórkowe rzeczy, gdybyś na przykład potrzebowała tego typu wiedzy do egzaminu, to poza takim samym jeszcze odpytywaniem się czy powtórkami też zawsze można jakieś fiszki wdrożyć czy nagrywać się. Mam fiszki. No dokładnie. Ja na przykład czasami robię tak, że powiedzmy, że wziąłbym sobie ten Excel z tym pałacem i poczytał sobie na głos do dyktafonu. Na przykład... Muszę się nagrywać, bo się też to jest fajne, tak. I na przykład możesz sobie mówić tak. Co się działo przy telewizorze? Wielki Cezar w telewizji uczył o starożytnym Rzymie. Stała się ona jednym z największych ośrodków nauczania w starożytnym Rzymie. I teraz nie bez powodu robię takie przerwy. Chodzi o to, żebym sobie mówił na głos, na przykład, że telewizor i dotwarzam sobie już sam, wyprzedzam się, co powiem, a że tam był Wielki Cezar, dostaję odpowiedź z moich sławek, że tak, to był Wielki Cezar. I potem coś, o czym to świadczyło, o jakim pojęciu, nie? Tak na bieżąco sobie koryguję, czy było okej, czy nie. Więc to jest takie nagrywanie pałacu na dyktafon. Można też sobie nagrywać notatkę na dyktafon, tutaj up to you, jak ci wygodnie, ale to myślę jest fajna metodyka, gdybyś chciała powtarzać też ten materiał, nie? Na pewno skorzystam z dyktafonu. Jasne, polecam. No to się na pewno już wpisuje w odpowiedź na pytanie, jak często powtarzać, ile powtarzać. Ja bym szukał takich kreatywnych sposobów, bo też raczej unikam ślęczenia przy komputerze i książkach w tym samym miejscu, żeby to powtórzyć 5-6 razy. Lepiej robić to na przykład, jak jedziesz komunikacją w innym miejscu, trochę się z tym oswoić w innej przestrzeni. Właśnie codziennie robię te spacery swoje, tak mi zajmuje to 1,5 godzinki. I właśnie wtedy najlepiej mi się powtarzam, bo jestem skupiona, nic nie mogę innego robić, więc tak naprawdę tylko idę i sobie powtarzam. To rewelacja. A opowiedz jeszcze, może tak zakończymy też, chciałabyś coś powiedzieć osobom, które dopiero zaczynają taką przygodę z innymi technikami uczenia się czy zapamiętywania? Tak. Ja sama jestem na samym początku tej drogi i bardzo łatwo sobie odpuścić, bardzo łatwo, mam bardzo duże wątpliwości, czy to ma sens. Mm-hmm. Tak naprawdę robiliśmy taki dosyć długi i niedługi, taki średni kawałek i robiliśmy to prawie 2 godziny. I masz takie myśli, czy to ma sens w ogóle, przecież to jest pełno wątpliwości, czy to po prostu ma jakieś racje bytu i chciałabym właśnie przekazać innym ludziom, którzy też będą mieli takie wątpliwości, że warto, że jednak to się, ta efektywna nauka potem się przekłada, że warto po prostu. Jasne, ja też potwierdzam, przy moich pierwszych pałacach było tak, że miałem wątpliwości, czy w ogóle jest sens je robić, bo tyle to trwa, wszystko koduję, a mogę w tym czasie prosto czytać kserówki i się uczyć. Ale jak zauważyłem po tygodniu, dwóch, że to faktycznie działa i mam to dalej w pamięci, mimo tego, że nawet jakoś tego specjalnie często nie powtarzałem, to mówię, kurczę, ale to jest rewelacyjne, trzeba to jednak robić, trzeba jednak tego spróbować. I też tutaj zachęcam do tego, żeby każdy z nas przeanalizował jakieś czynności, które obecnie robi jako ekspert, a kilka lat temu w ogóle nie wiedział, jak się za to zabrać. Nie wiem, jazda na rowerze, czy jazda na deskorolce, czy jakieś takie origami, czy treningi na siłowni, czy granie, nawet granie w LOLa, słuchaj, jak ja próbowałem grać w LOLa pierwszy raz, to potem już nawet nie grałem dalej, bo nie potrafiłem, nie ogarnąłem tego. No tak, dokładnie, ale to jest we wszystkim, na przykład treningi, już nie masz wzorców ruchowych od razu. Oczywiście. To się nabywa. Tak, ja na przykład postawa, Dwa lata trenuję na siłowni i ten wzorzec ruchowy, jaki posiadam, nadal jest idealny, ale jak sobie przypomnę, jak to wyglądało, to to jest abstrakcja. Mm-hmm, oczywiście. Po prostu musimy wyjść ze swojej strefy komfortu nauki, której jesteśmy przyzwyczajeni w szkole, która jest niepoprawna, nieefektywna i po prostu być otwartym na tą nową, bardziej efektywną naukę, która z pierwszego punktu widzenia nie wygląda na okej, ale naprawdę daje duże pole popisu potem. Zgadzam się w zupełności. Także moi drodzy, jeżeli wasza szkoła nie dała wam lekcji o koncentracji, nie dała wam lekcji o tym, jak się uczyć, to słuchajcie mądrych słów Karoliny, słuchajcie podcastu Dobra Pamięć i Macieja również oczywiście. Oglądajcie kanał Dobra Pamięć, słuchajcie podcastu Dobra Pamięć. Zachęcam was też do uczestnictwa w życiu grupy Dobra Pamięć Crew. Tam też możemy sobie wymieniać spostrzeżenia o wszystkim, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. No i jeszcze raz Karolina, piękne dzięki. Dzięki również za słuchanie, oglądanie nas i wszystkiego dobrego. Dzięki.
Nie zapomnij o obserwowaniu podcastu na Spotify i Apple Podcast. A jeżeli słuchasz na YouTubie, pamiętaj o subskrypcji, zostawieniu łapki i komentarza. Jeżeli po wysłuchaniu odcinka będziesz mieć dodatkowe pytania, koniecznie skorzystaj z grupy facebookowej Dobra Pamięć Crew.